Okej. No leci, dawaj. No właśnie, więc. No. Więc zobacz. Ale czekaj, bo Jeżeli a jest to czas, ma dobra. sens, No, no. ma sens ta refleksja o nawyku? No, to znaczy, to byś mi pokazał na jakimś Czy ma przykładzie takim. sens? Czy ma sens? Za szybko po prostu, za szybko. Ja musiał to, wiesz, sobie No mówię, poukładać, no. mówię, skup się do tego. Nie rozpraszaj się. Znaczy, nie musisz sztywno określać, czy to. Jasne, Możesz powiedzieć, że w pewnym sensie ma, a w pewnym może nie mieć. A skoro w pewnym ma, no to właśnie. na pewno takim kluczem jest zrozumienie, nie? Jak już zrozumiesz, no to. To dostrzegasz wtedy ten nawyk, tak? Jak co zrozumiesz? No w sensie, nie wiem, tak jak ty mówisz, a nie, że dostrzegłem uzależnienie i wychodzę z tego uzależnienia, no Nie, bo, no. nie, nie, nie. Widzisz? Już nie załapałaś jeszcze, popatrz. No. Jeżeli masz nawyk, to o nim nie wiesz, więc w tej chwili masz nawyki, o No. których nie wiesz. No okej, no. A to, co nazywasz wyborem, No. z czasem przeszłym, tak? I No. on przestał już być, bo to jest czas przeszły, zobacz, to nie jest już w pewnym sensie, jesteś w ramach. To jest dla ciebie historia, No zobacz. okej, no No doświadczenie. właśnie, to teraz, skoro jest to historia, to jesteś nowym ja. No tak, no i Bez tego, teraz, bo jesteś bez tego, bo to już jest w historii. no. Jesteś bez tego. No to co teraz zrobisz? Możesz się napić, możesz się nie napić. No jasne, masz wybór. Co chcesz, bo jak już No. wiesz, rozpoznałeś ten stan, że tak powiem, nawykowy, No. no to wiesz, do czego to, wiesz, jaki to jest kierunek. Wiesz, co to No. powoduje. Powoduje to, że Tak. prędzej czy później rozpoznasz, czym jest nawyk. Właśnie. Bo ci, którzy nie mają nawyku, to nie muszą o nim myśleć. A że to jest w twojej historii, to musisz o tym myśleć. Więc jak będziesz miał inną historię, to nie będziesz musiał myśleć. O. Będziesz sam mógł robić, co chcesz. Możesz pić, nie pić, co tam chcesz. To jest tak jak każdy inny. Jesteś wolny od nawyku, zrozum, kiedy jesteś wolny. No okej, okay, już łapię pomału, łapię o co chodzi. Tylko na przykład jeśli o Bo nie o alkohol co chodzi, chodzi. tylko sensu szukasz. No okej, okay, Rafi, jeśli chodzi o alkohol, to u nas się jest zdefiniowany jako choroba emocji. W No sensie, właśnie. no mów, Choroba mów. emocji. O, jak, zaraz, No, zaraz. no. Jak choroba emocji? Ja ci mówię, jak jest Ja zdefiniowany. wiem, no No dobrze. okej, To okay, teraz, dobrze, no ktoś ci takie mówi rzeczy. no. No No tak i zapisali wtedy nawet. co? On Ważne. chce złapać na to ludzi, którzy nie No. rozpoznają sensowności w rzeczach. No. On sam z tego sensownie nie zrozumiał, co mówi ten człowiek. Więc on to potem głosi, powtarza, czego sam nie zintegrował. Choroba emocjonalna. Jeszcze musisz wiedzieć, co to są emocje. Jeszcze musisz wiedzieć, co to jest choroba. A potem No powiedzieć, tak. choroba emocjonalna. To dobra, to jak wygląda chora? Chora i zdrowa emocja. Chora i zdrowa emocja. Masz dwie. No nie, Która no mówisz? zależy, z emocjami jest tak, w zależności co z nimi zrobisz, nie? Ty, no. Jak zareagujesz, no. Czy tam przepuścisz, czy skumulujesz, czy zdrowy, powiedzmy, tam jakiś tam zastosujesz, jak coś ci, wiesz, doskwiera w No ale środku, zobacz, znowu popatrz, nie? widzisz, umysł twój, tego też możesz nauczać. No. Bo ja ci nauczam, ja ci pokazuję, a ty możesz robić podobnie, możesz używać tych samych wyrazów nawet, No. cokolwiek. No. Cośmy tam mówili? No emocji. O emocjach i, ale tam coś jeszcze było o emocjach. Choroba. Choroba. No dobra, no zacznijmy od tego.
Po pierwsze zrozum, że ludzie nie zrozumieli, czym jest choroba w społeczeństwie. Bo jakby popatrz. No. Gdyby ludzie sensownie zrozumieli chorobę w społeczeństwie, to by mieli łatwość z tym. No nie? My chorujemy tak, jak społeczeństwo choruje, to jesteśmy tacy AA. Tacy właśnie. To jest ta choroba. My to wszystko do jednego wora wrzucamy. Ta choroba się nazywa niełatwość. To jest niełatwość, to jest choroba umysłu, niełatwość. To jest taka jedyna choroba, bo jak masz łatwo, to łatwo. No tak. Łatwo wiesz, to łatwo. Czy jesteś przewodnikiem, nauczycielem, masz łatwość. No. Ale no dobra, a na przykład jak ktoś gra na fortepianie, a ty nie grasz? No. No to też masz niełatwość. No bo nie mam praktyki, doświadczenia, systematyczności, nie nauczyłem się. Uciekam od tego, lęki jakieś i tak. Nie, bo widzisz, to nie. Bo jak patrzysz na fortepian i siebie, i ja ci mówię, ty masz niełatwość, bo to jest choroba, to mówisz, że da, chwileczkę, ale to nie ma nic ze mną wspólnego, przy pana. No. No co ma ze mną wspólnego? Nie musisz się z tym sprawdzać, nie musisz się z tym mierzyć, nie musisz dążyć do czegoś. Bo widzisz, jak coś dążysz, to jest ta niełatwość albo łatwość. Znaczy, jak musisz dążyć, bo na przykład możesz powiedzieć, że chcesz sobie zagrać na tym fortepianie i się uczysz i dopiero wtedy to jest taka niełatwość albo łatwość. No, ale jak patrzysz na coś, to co to ma z tobą wspólnego, oprócz tego, że jest w twoim postrzeganiu? Jest to możliwość wtedy. Wtedy masz możliwość. No, bo masz możliwość sprawdzić się w swojej łatwości lub niełatwości. Tak? No jeżeli byś tam miał, to po prostu sobie sprawdzić. Czyli w sensie, Rafi, to by szło w tą stronę, tak jak w sensie w dualizmie, czyli tak jak ty rozkminiasz to pod względem łatwości, niełatwości, to tak zawsze tak jest przeciwnością jedno drugiego? Wiesz, o co chodzi? Łapiesz to? No, robimy nie ogólnie, przed wyrazem. No, aha, i już masz... A czemu nie po wyrazie? W środku. Łatwość? Nie. No, już zaprzeczenie. Nie. Znaczy łatwość. Nie, właśnie nie, że nie zaprzeczenie, łatwość nie. Czyli sam sobie odpowiada, że nie jest niełatwością, łatwość. To nie, przed jest sztywne, nie łatwość. Nie, łatwość to jest tak, ale łatwość nie? No. Już to jest bardziej spójne, takie... No tak, ale to też patrzeć na przykład to, co, wiesz, nas to CIA wymyślało, ale że antyszczepionkowcy, bo to są szczepionkowcy, no to anty. No to jest taki inny przedrastek użyty, nie? No. To jest wyrok. Wyrok. Dobrowolne. No to jest na nich wyrok. No jeżeli ktoś mówi antyszczepionkowcy, to jest wyrok, on dalej nie powie nic oprócz tego. No to jest tak, jego wyrok, nie ma dziękuję. No to jest tak, jesteś New Age. Tak. Wyrok. Ja mówię mu, no właśnie tego mówię mu, słuchaj, a ty mi dałeś wyrok. No widzisz, co się robi z takim, co dajesz wyrok? No jak już nie musisz siedzieć, no to siedzisz, ale dalej z tym wyrokiem on siedzi. Czyli nie będziesz miał ochoty. Czyli stwarzasz dla siebie sytuację niełatwości w rozmowie, w kontakcie i tak dalej. Musisz to przetrzymać, taką rozmowę na przykład, nie? Niełatwość. Łatwość, niełatwość. Zaprzeczenie umysłu. Mieliście tego Zimbargo, nie? No, w psychologii. Był, ale czy ja coś o tym pamiętam? Ale ten, chodzi mi ten eksperyment, co on zrobił z tym więzieniem, że jedni byli strażnikami, a kojarzysz, nie? I patrz, ile to czasu trwało, żeby doprowadzić ludzi równych sobie, do tam prawie zabili, nie? Jednego. Wiesz, to pokazuje. Ten eksperyment nam pokazał, że to się cały czas dzieje. Tak, no oczywiście, bo ja patrzę po tym kątem. No to dokładnie to jest ciekawe. Obojętnie, co tam postawisz za X, to się dzieje. Ja też bym sobie nagrał.
Może bym sobie wykorzystał gdzieś. Tak. No właśnie, tak jak mówię, że ten eksperyment pokazał, że, no bo zobacz, no my, to są wszyscy urzędnicy, ci sędziowie, policjanci. Tak. No to kim oni są? Oni nie są specjalnie szkoleni do czegoś. Oni są zawodowo przeszkoleni. No właśnie, a takie to jest zadaniowość. I teraz ci studenci też dostali zadanie. I jeszcze widzisz, to było zadanie wymuszone na nich, ta praca, bo to była praca. Bo oni się zgodzili na to za pieniądze. Tak. Bo słuchaj, bo inaczej by było, gdyby Zimbardo powiedział, słuchajcie, za darmożkę będziecie ci to robić. No to jest, jak to wygląda za darmożkę? To wtedy za darmożkę to byś się znęcał nad człowiekiem? No nie, bo moim zdaniem by poszło trochę w innym kierunku, bo by właśnie tak chcieli coś zbadać właśnie od siebie. No dobrze, ale teraz zrobimy drugi eksperyment myślowy. Bo Zimbardo nie wiedział. On się uczył. Ja myślę, że wiedział. Nie, jakby wiedział, to by nie przerwał eksperymentu. On czekał na coś innego, na miłość, na litość, na to, że oni się dogadają, że nie będą siebie krzywdzić. I to pójdzie w innym kierunku. Na to liczył. A to poszło w negatywną stronę. Przetrwanie to jest. Nie, to jest. No jest to w pewnym sensie przetrwanie, bo jeżeli jesteś zamknięty, to oni muszą, że tak powiem, tworzy się idea walki. Ale ja nie wiem, czy. Dlatego zawsze. Dlatego. Żebym cię nie zamienił. Nie odwrócił tych ról w sensie w tym eksperymencie, wiesz, że oni najpierw byli strażnikami, a później byli więźniami. Też tego nie pamiętam, czy, ale to nie jest, nie, jeżeli przerwał i mówi tak, dobra, nie, słuchaj, skrajny, no, bo... no właśnie, słuchajcie, doprowadziliście eksperyment do skrajności, a teraz wiecie co, zróbcie odwrotnie, dobra? No nie, to raczej nie przerwał. To wtedy co? No to wtedy zobacz, to wtedy mamy nowy eksperyment. Nowe. Więc mielibyśmy w opisie dwa eksperymenty, mamy jeden. Zresztą sam widziałeś, nie wiem jak film oglądałeś, oglądałeś? Jak film oglądałeś, w jakim stanie ci ludzie wychodzili stamtąd, jak otworzyli te drzwi. Oni nie dowierzali, kim mogą się stać. Ale Rafi, to samo co się dzieje na zewnątrz. Ty nie dowierzasz, że ktoś wymyśla wojnę, że coś tam wymyśla i tak dalej, jak jesteśmy wszyscy, wiesz, tacy sami w sobie na tej planecie. Nie, no ja już dowierzam. Dowierzasz już. No ja, bo ja już to rozumiem, skąd to się bierze. A ja to wiem. Jaki chodzi o to, żeby te definicje znaleźć, przedefiniować się na nowo i wtedy zaczynasz wiedzieć, co się dzieje, a nie myśleć, że wiesz, co się dzieje. Dokładnie. Popatrz, to jest tak samo jak przed tymi wyrazami, które ja mówię, ty mówisz. No. Jak czasami przed wyrazami dajemy nie, co jest zaprzeczeniem. No nie? To jeżeli przed wyrazami dajemy myślisz, że tak jest. Bo ty mi opowiadasz na przykład historię, a ja mówię chwila. A czy jest różnica, jak opowiesz mi tą historię i dasz myślisz, że to tak jest? Czy to jest jakaś różnica? Czy opowiadasz? No jest, bo tutaj właśnie umysł. Pytanie, czy... No. Ogólnie tak, to jest taka wskazówka, że ogólnie myślisz. Tu się trzeba zastanowić nad tym, jaki jest twój poziom... jaki jest twój poziom naładowania twoich myśli. To jest poziom emocjonalny. Więc widzisz, nazywam to chorobą umysłu. No nie, to jest choroba umysłu, tak. Czyli ty nie wiesz, jak... Nie wiesz jak, myślisz, nie, myślisz, że nie wiesz jak i teraz szukasz wyjścia, tak? No to jest to na tych waszych. No. A ten, co was prowadzi, to on wie? Kto nas prowadzi? Macie jakiegoś tam prowadnika na przykład. Nie, bo to powstało tak, że jeden jest tam w szpitalu. Mówimy o takim, bo wiesz co, skupmy się na rozmowie na takim meetingu, dobra? Dobrze. No bo to cię, myślę, wydaje, że to jest twój taki... Nie mogę wynosić rzeczy z meetingu. Nie, no w takiej wersji tak. No to jest prowadzący... Ale zaraz, chwila, co ja słyszę? A to jest prawda, co mi mówisz?
chwilę przejdź, ja przekazuję, co mi A to jest, przekazał nie, to ktoś. jest prawda, co ty mówisz, że macie nie wynosić. Tak, ze względu na to, że mogłoby coś wyciec ze względu naszych opowiadań, doświadczeń życiowych, w sensie na zewnątrz, na miasto czy coś takiego, i niektórzy się boją tego, w sensie. Czyli historii. No. Historii, tak. Historii ludzi, ale ogólnie co się dzieje, jaki jest mechanizm, jak, o czym rozmawiacie. Nie. Ja No, to to. tylko chodzi o to, żeby nie plotkować. To jest to. Tak. No, to No, tak to nie wrzucać jest. wody. No, to słuchajcie, to co się tutaj dzieje, to wiecie o co chodzi. Nie plotkujemy o innych, Tak. dobra? W tej grupie rozmawiamy, a potem o tej grupie nie plotkujemy. No i to jest, widzisz, Pewnie. lepsze wyjaśnienie? No jasne. No. A wiesz, co się dzieje, jak się plotkuje, bo no, tobie też nie lubią, jak się plotkuje. No to tyle. Nie rób tego Znaczy, innym, co nie chcesz mnie zrobić to tam sobie. wiesz, mnie to tam wiesz Dobrze, ale pamiętaj, że ty wczuj się w tą rolę już. Wczuj się. Ty masz się wczuwać. Ty jesteś na mityngu teraz u mnie. No jestem, witam. Właśnie, a czemu, popatrz, no równie dobrze mógłbyś mieć. A w ogóle ty jeszcze masz ten No. luz? Masz tą wolność? Nie masz, czy masz? Jaką? Odalko. O daleko mam. No właśnie. Czuję, że mam, ponieważ ja sobie to rozkminiłem. Czuję, że mam. Tak, Na no. jakim etapie emocji jesteś, że czujesz, że masz? Bo możesz wiedzieć, że masz. I wtedy nie czujesz, że masz, tylko wiesz, że masz. Widzisz? Och, tam panie, zamęczysz mnie. Nie, po Nie, prostu czuję. Znaczy, rozkminiłem to przez męczysz, myślenie. nie. No. Masz niełatwość. Ma to sens w ogóle, co powiedziałem? Szczerze, no spoko. No szczerze nie pojąłem. Bardzo dobrze, dobrze. Szczerość, to jest właśnie szczerość. Tak Popatrz, jest. jak ci Tylko do łatwo, przodu. patrz, jak ci łatwo przyszła szczerość. Tak. Tak Dziękuję za jest. twoją szczerość. Proszę bardzo. Bo, popatrz, bo No. z tymi emocjami, popatrz, że zawsze jak używamy emocji, bo mamy tu narzędzie, to jest narzędzie. Narzędzie. No. I teraz ty jesteś tym narzędziem emocjonalnym, ty jako osoba. Ma to sens? No. A jakbym ci powiedział, że jesteś głupi i teraz nagle obserwujesz taką, wiesz, reakcję emocjonalną, no to kto ci to zrobił? No ja sam przecież. No właśnie. To jest proste. No. No Ale zrobiłeś. czekaj, bo emocje są w nas, nie, przychodzą z zewnątrz, nie? No właśnie, dobre pytanie. No właśnie. No właśnie, to przychodzą z zewnątcz, jesteś głupi? Czy to nie ma No nic. właśnie. Czy to nie ma nic wspólnego ze mną, co do mnie mówisz? No to No, właśnie, no to że masz właśnie. odpowiedź, że to nie przychodzi z zewnątrz. Ja mogę na ciebie, mogę używać dowolnych wyrazów na ciebie. Popatrz, taki możemy No, eksperyment no. zrobić. No. I ty powiesz fajnie, kolejny wyraz, dalej nie ma nic wspólnego ze mną. Powiedz mi kolejny wyraz, ty idioto, w porządku. To dalej nie ma nic wspólnego ze mną. Słucham następnego wyrazu. No. No i tak możemy przelecieć cały słownik i się okazuje, że ja to mogę emocjonalnie nawet mówić, słuchaj. Jasne. Ja wiesz, na różne sposoby. Bo to jest sztuczka. Gdzieś byś mnie wyhaczył. Popatrz. To jest taka sztuczka, że no, mi zależy, żebym cię złapać na tym. No po co ja mówię ty, po co mówię, żeby cię złapać. Żeby zobaczyć, czy ty odpowiadasz, czy reagujesz. Jeżeli popatrz, jeżeli odpowiadasz, to jest to pozytywne, mówisz fajne słowa, nie ma nic wspólnego ze mną. Tyle. A jeżeli zareagujesz, to zrobisz wszystko inne niż to, co ci powiedziałem właśnie przed chwilą, że nie ma nic wspólnego. Czyli nadasz, połączysz się z tym. A jak się połączysz, nawet nie musisz widzieć związków, ale jeżeli się połączysz, to automatycznie rusza ci emocjonalność. Zaczynasz szukać No związków, dobra, bo masz połączenie, no. utworzyłeś połączenie. No ja Wkręciłeś rozumiem, się ale no. w zabawę. To jest zabawa, to jest taka gra. I teraz tak, No twój umysł jasne. się wkręcił, popatrz, No. w tą zabawę i on teraz szuka połączeń, bo tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z tobą, ale umysł myśli, że ma, ponieważ on myśli, on wierzy, że te No. rzeczy przychodzą pierwsze. Czyli coś ma, z jednej strony się wypierasz, że nie ma, czyli to jest takie mówienie nie, to nie ma nic wspólnego poprzez opór. To jest to No. samo, mówienie to nie ma nic wspólnego. Się przykleiło i teraz coś z tym musisz robić. A jak się przykleiło, to będziesz reagował.
w sposób taki, że albo możesz mnie pacnąć, czyli to będzie agresja, możesz się wyłączyć, rozłączyć, wszystko, tylko nie połączenie, wszystko inne, rzucanie słuchawkami na przykład, teraz byś się mógł rozłączyć, mógłbyś zadzwonić na policję, mógłbyś już obmyślać, mógłbyś obmyślać plany zagłady, wojnę mógłbyś zrobić, słuchaj. Czekaj, czerwony przycisk, gdzie ja tu mam? Ani mam czarny, ani tego nie mam. Właśnie, bardzo dobrze. Widzisz, właśnie. Obrażają nas. Oni nas Ale obrażają. Popatrz, komuniści mówią tak. Oni nas obrażają. To my jesteśmy najlepszym pomysłem na społeczeństwo i oni to pokazują, propagandują to. No nie? no, ja ci powiem, że mi to przyszło kiedyś tak, że to wszystko to zawsze było czerwone i tylko jeździć się zmieniał w sensie. Znaczy, nie przepisuję, że to tam To jest, czerwone, to tak, lewica, to to jest już. ciągła idea tego samego, bo oni Tak, robią to tak. poprzez. Oni się cały czas, popatrz, socjaliści cały czas porównują się do Zachodu. Komuniści, nie komuniści, tylko Ameryka, ona się nie porównuje do ruskich. Nie porównywała się do ruskich, chyba że Ruscy coś wymyślili, to oni to musieli albo zareagować, Tak, albo odpowiedzieć. słynne loty w kosmos. No bo zobacz, bo to było tak, że No. Amerykanie nie zaczepiali ruskich jakoś zupełnie specjalnie. No wiadomo, od czasu do czasu, jak to między ludźmi, społeczeństwami, czy tam coś się dzieje, Tak, takie tak, rzeczy, tak. no nie? No. Ale nie tak, żeby specjalnie kogoś prowokować. Może. No, czekaj, no czekaj. Jak ty masz, powiedzmy, siłę taką fizyczną, to szukasz równego sobie, czy słabszego? No, to tak działa. Oni byli jednym mocarstwem, ci drugim, i mieli swoją geopolitykę, oznaczone tereny i się nie ruszali za bardzo. A teraz jest taki problem, bo Chiny są. Gdzie Chiny były w tyle, a No i teraz widzisz, bo to wiesz. jest ta kwestia niezrozumienia mocy. No. No bo oni myślą, że. Bo jedna strona, bo to był ten okres tego umysłu przedszkolnego, tych społeczeństw, No. że oni nie roz... to teraz też nie rozpoznajemy mocy. Czym jest moc? Gdzie jest moc? Skąd po pierwsze jest moc? Bo my myślimy, że moc jest w narzędziu, w armatach, no bo jakby to jest w naszym doświadczeniu, taka moc. A tak naprawdę nie wiemy o tym, że moc jest z wewnątrz. No tak. A to jest cała moja kreacja. I dlatego ten umysł jest tak zaprojektowany, żeby on miał, żeby on nadawał, rozpoznawał moce w zewnętrznej rzeczywistości, jak Bóg. I dlatego pojawiła się koncepcja najpierw bożków, potem Boga jednego. Religia Koncepcja. się to wzięła, I ubrała i to, i teraz tak naprawdę my wszyscy się nabraliśmy na to, uwierzyliśmy na to, bo tak się musiało wydarzyć, bo taka była energia. Jesteś na takiej energii, to rozpoznajesz Boga tak, a jak jesteś tak, to chodzi o definicję, no to jest tak, tu nie wiesz, ile jest 2 plus 2, a tu wiesz. Ale wróćmy, Rafi, do tych emocji. Czy Ja powiedzmy cały to czas o tym jesteś. mówię, Ja ale wiem, ale dobra. chodzi mi o to, czy ty musisz wypowiedzieć słowa, w sensie te, co ty mówiłeś, że to nie dotyczy mnie i tak dalej, żeby to się nie przedostało, że to Nie, on możesz musi to popatrzeć na przedostać? niego, możesz sobie popatrzeć na niego i się odwrócić i iść. Możesz nie No, czyli zareagować. Możesz no, nie czyli zareagować. Ktoś ci chodzi o mówi. tą reakcję, ty na to słowo przyjmiesz, w sensie Czyli ty co robisz? odpowiesz. Odpowiadasz. Czyli popatrz. Ty rzucasz, ty. Mamy taką planszę. Jak wtedy, tak? Z No. wolnymi ludźmi czy coś. Jesteśmy na planszy wszyscy. No. I teraz mamy dwa ruchy. Dwa ruchy dosłownie. I to jest twój wybór, czy odpowiadasz, czy reagujesz. Tylko, że ty o tym zapomniałeś, że masz dwa ruchy. I dlatego to wszystko wrzuciłeś do jednego wora emocjonalnego. Dlatego my nie rozpoznaliśmy do dziś, czym są emocje. Jeden mówi, że jest choroba emocji. Ktoś inny mówi, że. No co wy wiemy o emocjach? No widzisz, no. Jakbyś, słuchaj, pewne rzeczy wiesz, co się dzieje, ale o emocjach masz to, cały czas to pracuje, to jest twoje narzędzie, a no, teraz o tym rozmawiamy, dopiero, bo dopiero teraz jest twój umysł, dopiero jest ciekawy tego. No. Zaczął No się to dobra, ale ciekawić. uczucia to jest to samo co emocje? Nie, według mnie. No co nazywasz to?
Nazwa. Nazywasz emocje w sensie. No. Aha. No bo Uczucia właśnie nie miłości, wiem, szczęścia, bo ten. radości, nienawiści, uczucie. To jest odpowiedź emocjonalna. Ty to odpowiadasz, a potem mówisz, ja jestem szczęśliwy. A ja się pytam, a jesteś szczęśliwy, czy może radosny? A ty mówisz, o kurde. No takie to samo. No to czemu powiedziałeś szczęśliwy, a nie radosny? Jak to takie samo? Co ty? Wiesz co, jak ja byłem na terapii, to pani zaczynała zajęcia na początku, rozdawała kartki z nazwami uczuć i kółeczko. I ja se tak siedzę i sobie myślę, kurwa, byle to mnie ominęła, byle do mnie nie dotarła po prostu, bo wiesz, nie wiem jak je nazwać, nie wiem jak co powiedzieć, a pani proste rzeczy pyta, jak się czujesz dzisiaj, jak to nazwiesz, wiesz, uczuciem. No, to taki był stan, to była masakra. No właśnie, teraz co? A skoro, No. popatrz, a skoro miałeś nie wiedzę o tym w ogóle, o tym zjawisku, uczuciu, odczuciu, No tak. a ktoś ci mówi, zaraz cię sprawdzę, kolego, i sobie o tym pomyślę, bo ja wiem, o. I teraz się pojawia co? Reakcja ciała ci się pojawiła. Właśnie, się pojawiło to w formie kolejnego odczucia, uczucia. Powiem ci, że sam chyba nie rozróżniam jeszcze tak. Nie jestem, nie mam pewności, co odczucie, uczucie. Na razie to zostawiam, znaczy czasami o tym myślę, ale na razie dla mnie jest to nie, widzisz, ja też nie muszę wszystkiego wiedzieć. Dla mnie też jest No jasne. niezrozumiałe, bo my to badamy, to jest początek naszego badania w ogóle jako ludzkość o tym. Chociaż już mamy książki i nauczamy. Widzisz, to jest taki paradoks, że nie zbadaliśmy. A już nauczamy. Naprawdę. I się mądrzymy, i jeszcze mówimy, że to jest jedyne słuszne. To jest reakcja. Narzucanie komuś czegoś. Czekaj, odczucie i tam było uczucie, tak? Czy jak to było? No możesz też rozpoznać, widzisz, odczucie, a No uczucie. właśnie, no, po sobie tam No, konsultuj może się ty sobie. dowiesz, jak to jest, i wtedy ty mi powiesz, jak to jest. Uczeń przerósł No myślę. pewnie, no czemu nie? Popatrz, ty masz inną Jasne. perspektywę, bo ja mogę się kręcić Jasne, wokół no. czegoś, a ty mówisz, a ja się skupię, nie? Właśnie. I trzeba by się skupić, żeby odczuć skupienie, widzisz. Odczuwasz znowu skupienie. No. No to jak odczuwasz skupienie, to jesteś skupiony. A gdzie jesteś skupiony? No we wszystkim. Bo to jest skupienie. Czyli wtedy wiesz, to jest taka medytacja, można powiedzieć. Miłość, skupione. Skupienie, takie Ale skupienie. w jakim stanie jesteś skupiony? No właśnie, Gazowym? jesteś tak, w takim stanie skupionej miłości, że to No. jest jedyne, co postrzegasz, i nie potrzebujesz już nazywać rzeczy inaczej. A jak nie jesteś skupiony w miłości, to jesteś to tu, to tam, i to tworzysz tą energię, dlatego nazywamy to emocją. Energia w ruchu. To jest miłość w ruchu taka. Miłość, która rusza się w kierunku negatywnym, no pozytywnym. I od czasu robi sobie No. w te. Ale cały czas jest jakby taki. Niektórym się tak podoba, że wiesz, aż cała branża powstała w tym Właśnie. I tutaj cały czas, i właśnie po to jest to uczucie, żebyś ty się dobrze w tym czuł. To jest ta negatywność. Czyli jeżeli rozpoznajesz sobie emocjonalność, a nie miłość, czyli zaczynasz nadawać te znaczenia, no to właśnie jesteś jeszcze zanurzony w energii negatywnej, ponieważ potrzebujesz tych narzędzi. O. Takie widzisz historyjki. Ciekawe to jest. No. Z czego się robią? Skąd powstają emocje? O, widzisz, to jest takie pytanie. Co było na początku? Bo już emocje wiemy. No to jeszcze dobre pytanie jest, bo skoro to jest sztuczne, to musi być też z czegoś sztucznego zrobione. To jest tymczasowe. Emocjonalność jest tymczasowa, tak? Właśnie, odbij sobie to jako, że jesteś istotą duchową. Jestem w tej ramce, ale jako ja, większe ja, jestem poza tą ramką. I teraz jestem w tej ramce, i żebym cały czas miał tą ramkę,
to musi istnieć program. No nie tak jak my używamy Skype'a, to my używamy właśnie tego, nakładasz na tą duszę narzędzie, które się nazywa ego i tyle. To jej wystarczy jedno narzędzie. Duszy wystarczy dosłownie jedno narzędzie. Stworzył sobie ego, ale w tym ego już masz całą rzeczywistość, którą możesz postrzegać na sposób emocjonalny i czasu, nie? Jeszcze musisz W dorzucić, jakim celu? W jakim celu dostajesz w to gratisie, stworzyło? widzisz, jak wchodzisz w to ciało, dostajesz w gratisie czas. No musisz mieć czas, bo nie mogę być wiecznie w tej ramce. Chociażbym się, nie wiem, jak skupiał, zobacz. Bo może mieć skupienie. Mogę być tak w miłości, mogę tak kochać, czyli być bezczasowym. To mówię tak, jak będę w bezczasowym i będę się tak skupiał, to będę cały czas wiecznie w tej ramce. A nie, bo ta ramka jest również czasowa, widzisz. Pstryk, za chwilę się skończy. Ona ma określony czas. Ponieważ z perspektywy duchowej, to ty jesteś pomysłem, a za chwilę ci się może zmienić pomysł. Dlatego jesteśmy w tym pomyśle na razie, czasowym. A jak dusza zmieni pomysł, no bo ona stamtąd cię prowadzi, to jeżeli zmieni pomysł, lub też pomysł się kończy z definicji, z naszej perspektywy się kończy, z naszej, no to jak z naszej, to i też z jego. Bo to jest połączone. Więc ta dusza wie, że to jest tymczasowe. Czyli widzisz, to jest też tymczasowa emocjonalność, więc tu się nie ma co przejmować. Śmierć jest tymczasowa. Te wszystkie strachy negatywne, emocjonalność jest tymczasowe. Przemijające, transformujące. No ale poruszyliśmy taki temat duszy. Przy tej nauce poruszasz się wszędzie, gdzie chcesz. I dobrze, że się tak porusza, bo nasza nauka jest taka skupiona w jednym. Jak masz 45 minut matematyki, to o niczym innym. A my widzisz, zobacz, ile my tematów tutaj. My ruszając jedną tą emocjonalność, to możemy się poruszać po niej wszędzie i wejść sobie na fizykę. Na przykład zobacz, jak to wygląda w fizyce, taka emocjonalność, biologii. No, widzisz, Asia jest fizyczką, zapraszałem ją, ale bolała. Co innego. Mówię, dawaj, zrobię, będziemy gadać, będziemy czasowo. No. Ale... Fajnie by było, to by były Pewnie. tematy ciekawe. Słuchaj, pewnie i taką rozmowę potem rzucić do sieci. No i teraz tak, kto się chce przyłączyć $1 000 000? A reszta za darmo. Słuchajcie, resztę. Wy wszyscy macie za darmożkę. No. Co kosztuje? To ile? To co kosztuje to $1 000 000 tak naprawdę? Za co jest ta opłata? No jak za co? Za wiedzę. No ale właściwie płacić za wiedzę, słuchaj. Przecież ta wiedza jest ogólnie dostępna. No pewnie, I teraz tak. musiałbym pobrać $1 000 000 za to, że komuś powiem z mojej perspektywy, jak on to już wie. Przypomnę mu, bo to jest taki. Właśnie, przypomnę ci za pieniądze. I to jest cenne. O, widzisz, już mam projekt. Popatrz. No bo ty na przykład tak naprawdę co chcesz? Też sobie coś przypomnieć. Bo ty to już wiesz. Pamiętaj, że z definicji wszystko jest wiedzące. Czyli ty już jesteś już tym pomysłem, który sobie stworzyłeś. Na razie sobie stworzyłeś pomysł, chcesz, mnie angażujesz, bo widzisz siebie w tym pomyśle. No nie? Dlatego potrzebujesz mieć $1 000 000. Albo nie tak. Możesz zrobić to na własną rękę. Możesz, czemu nie? Możesz powiedzieć ja i tylko ja. No, a możesz na przykład też. No, jeżeli ty chcesz na przykład zarabiać na tym, załóżmy, że jesteś jakimś takim fabrykantem, że masz te pieniądze, zarabiasz i chcesz coś nowego i wiesz, że tym zarobisz, to dlaczego się masz ze mną nie podzielić na przykład? Inaczej, ja ci mogę przypomnieć, jak zdobyć te pieniądze, widzisz? I wtedy ty z wdzięczności możesz mi dać, bo gdyby nie ja, to mówimy tu, straciłbyś czas. Widzisz? My opłacamy czas. Czas kosztuje, mówimy. Koszt. No,
Koszt. No bo z jednej perspektywy, popatrz, ja mogę mieć swoje życie. No i ktoś mi mówi, to wiesz co, to Rafał, to odrób za mnie, bo ty już odrobiłeś swoją pracę domową, to daj ściągnąć ciebie. No nie? No to tak, teraz to robimy takie, widzisz. To jest w pewnym sensie takie, no nie mówisz dosłownie, prawda? Jasne, jasne. No, bo to jest inaczej wymiana informacji, bo jeżeli ja to chętnie robię i no to jest akurat mój czas, gdzie ja wyrażam zgody, to jest taka umowa, że sobie luźno pogadamy, spoko. To jest w porządku. To jest już jak najbardziej. Ale czasami może być tak, że ja robię swoje, a ktoś mi mówi, wiesz co, to daj mi ściągnąć, bo ja teraz tego potrzebuję. Potrzebuję się od ciebie tego dowiedzieć. Poświęć mi swój czas, żebym to ja nie zabierała sobie czasu. Nie, i żebym ja miała lepsze emocje. Źle się z tym czuję, że tego nie wiem. Może tak, a ty to wiesz. Więc oddaj mi swój czas. A najlepiej za darmo, słuchaj. Widzisz? No dobra, a rano mówiliśmy o tym aspekcie pracy, gdzie byliśmy w No różnych to jest miejscach, praca! ale Ła, poczekaj, widzisz? Rafi, poczekaj, do czego tam zmierzam. I w sensie, jak mieliśmy pomysły, nie, żeby uprościć w sumie, no bo No, to proste, to wiesz, no, szłeś, żeby uprościć, a nie wchodzić naokoło, bo to no. dojrzałeś, to przełożyło się to na twój czas wygospodarowany, w sensie na konspekt. Wiesz, będę sen pójść, nie? Czy nie? Nie, nie, widzisz, bo ta poranna rozmowa i ta rozmowa, one są jedną rozmową w pewnym sensie. Tak, One w pewnym są sensie. tylko przerwane czasem. Tak, właśnie, czasem i przestrzenią. Bo w innym lokalu, no nieważne, w każdym razie ten czas właśnie dał mnie do myślenia. Nie, ja mówię w kontekście, jak byłeś pod kimś, nie? W sensie, jak idziesz do A. pracy, to jesteś pod kimś, w jakiejś relacji, wiesz, no, ugruntowanej. Można było, wiesz, nie wiadomo, co tam robić, wiesz, upraszczać i tak dalej, ale wiesz, to nie zawsze dostrzegają upraszczanie, w Właśnie, sensie. tutaj jest też fajna rzecz, że tak naprawdę widzisz, to dalej jest ta sama koncepcja. To jest przedłużenie tej koncepcji. Słuchaj, zrób coś dla mnie. Poświęć swój czas, ponieważ ja mam wielką fabrykę, tobie dam 2000, ale te 2000 przyłożą mi się na 1 milion więcej. Więc No on, tak, ale no, widzisz? patrzę On, pod tym kątem, zatrudniam że człowieka, żeby on zarabiał dla mnie miliony. Ile mu płacisz? 2000. Zgodził się? Jasne, bo takie ceny są na rynku, słuchaj, a on nie wie, że ja zarabiam tyle. Ty widzisz, tak to działa. okej, tylko ja patrzę pod kątem z siebie, nie? Że ja miałem takie poczucie, żeby coś dla pracodawcy, nie wiem, w jakimś podziękowaniu, że coś zmienić, w sensie, wiesz, żeby to całość, wiesz, korzystała z Oczekiwania to tego. są, no widzisz, oczekiwania, Proszę? oczekiwania. O, to są Tak, oczekiwania i one oczywiście. się, zobacz, jeżeli ty wchodzisz w ideę tą emocjonalną, czyli nie chcesz tego tak naprawdę robić, pracować. Chcesz? Niektórzy mówią, że lubią pracować. No ale to wtedy oni już nie pracują. Bo jak się No, ja dobrze patrzę z czujesz, perspektywy to czasu też, nie nie? jest to pracą, bo jeżeli się dobrze czujesz, to nie jest to pracą twojego umysłu. No jasne, no. A że nagrywamy, no to jeszcze trzeba wyjaśnić trochę ludziom, co? No. To ci nie pracuje tutaj. To jest już pozbawione pracy, czyli jest uspokojone. Bo jeżeli No. ty mówisz, że idziesz do pracy i w tej pracy jesteś uspokojony, to jest to twoje miejsce. Takie miejsce, gdzie No. lubisz sobie, no taką masz, lubisz sobie tam od czasu do czasu przychodzić, a że to jest akurat, co powiedzmy, 8 godzin, czy co tamkolwiek. No, jeszcze cię płacą za to. I jeszcze ci płacą za to właśnie przestajesz pracować. A że widzisz, a że umysł jeszcze potrafi łatwiej, to No. możesz być takim pracownikiem, który nie musi do pracy przychodzić, widzisz, nie musi zmieniać lokalizacji, możesz sobie w domu na przykład pracować. Tak? No, A są idę w tym też, kierunku. a jest też taki, widzisz, rodzaj pracy, że no, pracujesz kiedy chcesz, kiedy uważasz, No, to też idę w tym kierunku. bo kiedy na przykład aktorzy znani tak mają.
że jak oni są w pewnym sensie atrakcyjni, wartościowi dla filmu, to on już wybiera to. On już warunki daje. Mówisz tak, fajnie, ja wiem, mówi tak, fajnie, ja rozumiem swoją wartość, ale też rozumiem, jaką ty będziesz czerpał wartość ze mnie. Więc tutaj nie ma tak, że widzisz, ja będę musiał, bo jeżeli taki gość powie tak, fajnie, ja nakreślę taki film i już nie muszę pracować. No nie, bo z tego filmu, co razem zyskamy, to już na końcu życia nie będę mógł pracować. A ten pracodawca mówi, hola, hola, ty dostaniesz z tego filmu tylko 2000, a ja 1 000 000 dolarów, kolego. Więc będziesz musiał iść za chwilę do następnej pracy. No tak, tylko powiedzmy ten, to wracając do punktu wyjścia, jak składamy CV, tak, to byś szedł na rozmowę i negocjował. A, mam taką wartość, a tutaj widzę To jest punkty zasada sprzedażowe. gry. Grasz w Tak, grę. ale... To jest taka gra w grę przed pracą. No. Tak. I teraz widzisz, wszystko zależy od gracza, no nie? Od gracza, właściwie od obu stron, bo to No zawsze, tak, bo bo to jest tak naprawdę pierwszy dzień twojej pracy. no. Tak? Bo tak. Taka rozmowa wstępna to jest pierwszy dzień twojej pracy. I to jeszcze jest tak, że ty wyrażasz zgodę na to, przecież przyciągnąłeś się do takiej oferty i wyrażasz zgody, bo równie dobrze ty możesz nie wiedzieć, jaki będzie efekt. A widzisz, bo tak teraz mi przyszło, może prezes chce cię do pracy wziąć. No, ja mu Jak proponowałem. napisał. Ja proponowałem. Ja mówię, ja wam mogę pomóc z Ja tego. wiem, Mówię, z negocjacji, a oni, a kim pan jest? I taki wiesz. No. A to w ogóle dla nich to był dla nich oni uważali, że ja się wygłupiam. tak. Oni nawet nie brali tego, wiesz, tu wpadło, tu wypadło i było co? Ha. Właśnie wyrzucili emocje. No. Czyli to była co? Reakcja, czy. No trochę było, to jest żart, no nie? Czyli właściwie ha, to nie jest śmieszne, proszę pana, pan dzwoni do sądu. Czyli w pewnym sensie było to żartem, a jednak to był taki żart, no, reakcja No żartowa. tak, ale Reakcja to dobrze, że wyglądająca na powiedziałeś. śmieszną sytuację, a tak naprawdę ta osoba mówi, no co ona mówiła? Że no, pan jest niepoważny. Nie jest pan wartościowy w naszym projekcie z osądu. W naszym budynku był pan bezwartościowy. No nie? No ale jak żart, czy tam idąc w jakąś tam oglądamy jakieś tam, wiesz, grupy komiczne, że tak powiem, no to raczej nas cieszą takie motywy. A tutaj rzucanie słuchawkami. Sam się śmiejesz, sam się z siebie śmiejesz wtedy. Tak, no dokładnie, no przecież to jest to przysłowie, z czego się śmiejecie, sami Sami z siebie siebie, się i to jest tak. no. Sami z siebie się śmiejecie. No. No, dokładnie. Źródło problemu jest to A samo, ten no. człowiek jest narzędziem, żebyś sam siebie śmiał. On ci to jest taki przypominacz, bo równie dobrze ty możesz zamknąć oczy i wysłuchać tego. Nie musisz go widzieć, możesz wystarczy, że go wysłuchasz. Albo Nie, czasami. no to jak rozmowę z prezesem nagrywamy. Albo widzisz, ja czasami parskam śmiechem zauważyłem. No, No bo ja się z jest, tego jest. sam śmieję. Tak Ja. mówię, puh! Ja mówię, co jest ze mną? Mówię, co to za wyrzut emocji? No ale przecież tak, ani negatywnie na to nie patrzę. Badam No ich, jasne. ale badam ich, rozmawiam z nimi. Ja mówię, warto to zbadać i dlaczego takie nie ha, tylko a widzisz, króciutkie. No. A wiesz, czemu króciutkie? Bo po tym parsknięciu no tak naprawdę przychodzi znowu wiedza, żeby No. się nie zajmować emocjami, czyli ten śmiech jest w porządku, ale jakby go nie No. było, to ja bym mówił już co innego. To jest mój wskaźnik mojego zesterowania. Jeszcze potrzebuje się trochę ponabijać, czyli trochę ich unieważniać, widzisz, umyślę, ale króciutko. O, teraz też się zaśmiałem. No i czemu? No. No i właśnie. Widzisz? Popatrz, przyszło to jakby Takie automatycznie. Automatycznie to przyszło. coś jak czkawka.
automatycznie z moich myśli. Znaczy moje myśle, no nie wiem, no i to można, widzisz, rozkminiać sobie taką, czy to jest reakcja, czy to jest odpowiedź na przykład, widzisz. Gdzie to ustawiasz? Od czego zaczynamy? Czy to jest takie, czy takie? A że mówimy pozytywnie, bo to jest pewien rodzaj umowa. Czyli umawiamy się, że to nie jest sąd, że się będziemy sprzeczać, tylko to jest taka umowa na luźną rzecz, rozmowę. Luźna, luz. Proszę pana, luz. Cokolwiek bym nie powiedział, to wyluzuj. Jesteś głupi. Wyluzuj. Grześ, głupi jesteś, wyluzuj. Ma to coś wspólnego z. Ale w jakim sensie się umawiasz, jak ty bierzesz telefon i dzwonisz? To z kim ty się umawiasz? Umowa, słuchaj, gdybym się. To jest mój wybór. A To jest tak, no ja się umowa zgadzam. świadoma lub też nieświadoma. No. No, bo jak masz wypadek samochodowy, to też jest umową. Umowy są łączące. Pamiętaj, że nie No. patrz na umowę, że to jest jakieś pismo czy coś. Nie, ja To patrzę właśnie, pod zacznij od tego, telefonem, no nie? właśnie, zacznij od tego, że umowy to. To tu już są. Tu, tutaj, nie? No, Tu już są no. umowy i możesz zawsze zerwać umowę. Jak jesteś emocjonalny, to zrywasz. No, jasne. Dlatego umysł nie dotrzymuje umów z definicji. Z definicji. On nie dotrzyma umowy, nawet jeżeli by chciał być zawsze w miłości, to on nie dotrzyma tej umowy. Nawet będąc najbardziej jak się da w emocji, nie dotrzyma umowy bycia w emocji. Czyli w jakimś pewnym sensie, znaczy nie tak w pewnym sensie, taki, ja tak W pewnym podchodziłem do sensie, teraz, dobrze to, powiedziane, dobrze powiedziane. no dobra, ale co chcę powiedzieć o czymś innym, że taki idealny związek dla mnie to jest dwóch ludzi, którzy są ze sobą, ale się realizują osobno, mogą się realizować i jedna strona drugiej daje zgodę na to, wiesz. No, jeżeli tak rozpoznajesz związek, że No, tylko wystarczy ci do no. związku jedna, to tak. Bo dla kogoś No. związek może zaczynać się od trzy, albo związek już jest. Albo może ktoś No. powiedzieć, kurde, przecież ja ze wszystkim jestem związany. No to po Tak. co gadać o związkach, jak wszyscy wiemy, że jesteśmy związani już? No. To jest przywrócenie połączeniu po nieprzyzwalaniu na nie. No. Czyli To po innymi co? słowy, nie przyzwalasz sobie na żaden związek, No. ale tutaj sobie przyzwoliłeś. Na ten, czyli masz, przyzwalasz sobie na tą właśnie miłość, prawda? Bo do innych nie przyzwalasz sobie. Nawet możesz powiedzieć, że nie czujesz pociągu, że to nie ma nic wspólnego z tobą, różne rzeczy. Ale akurat tu jest taki jeden przypadek, no nie? I tutaj wtedy ten umysł puścił, dlatego jak puścił, to wlało się tam więcej miłości. Ujawniło. I teraz mówisz, że to jest idealne, kurde. Teraz powiem ci tak, jak już mam jedną miłość, taki jeden aspekt, to ja tak chcę do końca życia. To jest takie fajne. Jedna rzecz się pojawia w umyśle negatywnym i on już jest w miłości, popatrz. Wystarczy jedna rzecz, a masz wszystko. Niesamowicie, nie? Patrz, my jesteśmy ograniczeni. No dobra, a teraz mam inne pytanie, takie w kontekście właśnie tych uczuć, takich najgłębszych według mnie, miłość, radość i tak dalej. Czy my tu tak Głębokie naprawdę, uczucie. proszę? Głębokie uczucie. Jaka literatka piękna. Nazywają muszkę miłością. Głębia. Znaczy, to jest takie głębia. Głębia Ale w uczuć. saturatorach to mi się też kojarzyło z tym No właśnie, jak kosmosem. ludzie rozpoznają głębię uczuć? Głębokie uczucie. Właśnie. No właśnie, i widzisz, i ludzie czasami mówią, tak jeszcze No. czasami nie wiedzą. Nie, w sensie ja rozpoznaję, bo to jest z serca, nie z, tam z umysłu w sensie. To się czuje w sensie, tak? Jesteś w radość, tam Głębokie czujesz. uczucie się czuje. Tak. Ale głębia też jest emocją. To, że jesteś w głębi czy na powierzchni, to jest emocjonalne. Jeszcze masz dodatkowo No, ten. uczucie głębokie, tak? Czyli to znaczy, to jest takie stałe, głębokie uczucie. Czy nie? Tak. No to jak jesteś tak głęboko, to co cię tak ściąga na przykład z takiego głębokiego uczucia? Już mówisz, dzisiaj nie jestem w głębokim uczuciu, wczoraj będę, a jutro
Jutro też wpadnę na głębokie uczucie. A można to wymyślić, jak to się robi? I sobie będę wybierał wachlarz, uczucie jest, o takie sobie na głębie pójdę. Można? Tak. A tortura nie. Nie, ale chciałem, czy ten, powiedzmy, ten, jakbyśmy sobie tam przyjęli, nazwa, miłość, etykieta i tak dalej, jakieś tam odczuwanie tego głębszego, czy jak to tam określimy, uczucia, że to czujesz, nie? Powiedzmy, nawet przez cały dzień masz tu miłość w sobie. Czy to jest Nawet. jakiś tam, tak, czy to jest jakaś odcień, czy to, co my tutaj na Ziemi jesteśmy w stanie odczuć, to tam, powiedzmy, wychodząc z ciała, czy tam zostaje ten aspekt duchowy i tak dalej, to jest. Wtedy ty już masz Jak się inne, dzieje tutaj, w sensie jakoś, wtedy już no. nie jesteś, jesteś poza nawykiem. No. W tej chwili, no nie, teraz popatrz, jeżeli mówiliśmy o nawyku, to miłość jest takim, powiedzmy, nawykiem. Nie możesz go opuścić. Znaczy niby wiesz, ale jako istota duchowa, to istota duchowa, no ona już jest poza miłością, ona jest rozszerzeniem miłości. Rozszerzyła się. Tyle. No i wtedy, jak się to rozszerzyło, a ty zmieniłeś tą lokalizację i gęstość, no to już nie nazywasz tego, nie potrzebujesz tego nazywać No jasne, miłością. bo tam czym Więc, innym się, innymi zmysłami się będziemy. no jakimi na przykład, jak, no. A nie wiem, z O, rozumiem, że zmysły to 15 są. jest, czy coś tam. No, zmysły są filtrami. To jest filtr, zobacz. Masz filtr No. zmysłowy. O. Zmysły, czyli te wszystkie pięć zmysłów, to jest filtr nałożony na miłość. Znaczy, taki filtr, nie, to jest taki filtr miłości, to jest, można powiedzieć. Właśnie, jakbyś miał filtr miłości i możesz takie pokrętełko mieć, więc albo dajesz na 100%, więc jesteś 100%, ale nie tak jak duchowy, bo jesteś z tej pozycji. A jak skręcasz miłość, to co ci zostało, bo tam już jest, wiesz, zero. To się trzeba nazwać. Odczuć. Jak się to odczuwa? Nie, Jakbyś. przeciwieństwem. No. No. To Nie naj. miłość. No właśnie, no. A my już mamy nazwę. Już, tutaj już korzystaj z nazw. Już musisz korzystać z nazw. Nienawiść, nienawiść. Bardzo dobrze. Bardzo Dajesz, dobrze. Bardzo dajesz, dobrze. Bardzo dajesz. dobrze. Bardzo dobrze. Mamy zdrowego studenta. Tak. Student, chwilę się Dziękuję zast... bardzo. Bardzo zdrowy student, chwilę się zastanowił, ale odpowiedział poprawnie, Tak, czyli wie. tak Właśnie. jest. Proszę mnie nie oceniać. Właśnie. Bardzo dobrze, dostatecznie, proszę pana. Dostatecznie za reakcję zwłoki czasowej. Tak, bo wtedy musielibyśmy przyjąć na przykład taką Właśnie, hierarchię. to Albo jak od to razu tak. wiesz, albo wiesz po namyśle, no nie? Właśnie, w elektrowniach pracowałem, to niektóre miały armaturę albo młyn z opóźnieniem, na przykład działanie No, zabezpieczenia, potem jest zwłoka dynamika. czasowa. Czyli ty już wyłączyłeś, a to dalej wzrasta, co? To w Czernobylu tak mieli, słuchajcie, że oni wszystko powyłączali tam. Ta zwłoka czasowa nastąpiła. Widzisz, tak. I teraz tak, rękami tego nie wyciągniesz. No, nie dasz tego rozłączyć. Nie? Popatrz, jaki proces, jaki fajny proces zrobiliśmy. A właśnie ostatnio Proces. słuchałem, że Amerykanie będą u nas budować No reaktory. nie, to wymyślili. Nie? Pomówienie? Nie, to jest Bezmysł to jest. to jest budowa reaktora. Ja to chyba nagrałem, albo No. przemyślałem. O. Budowa reaktora atomowego jest najgłupszym pomysłem. Ludzkości. Najgłupszym pomysłem umysłu, na który mógł wpaść i to zrealizować. A wiesz, co krzyknął ten Oppenheimer, jak wymyślił bombę atomową? Co? No, sobie goglu. Nie pamiętam, ale w sensie, że wiesz, on przejął kontrolę, wiesz, bo wymyślił. A, mam bombę, będę mocny, Tak, tak? Z bombą jestem mocniejszy, tylko że to jest jednorazowego użytku. To wtedy już nie byłby mocny. To musiałby mieć więcej. Właśnie, widzisz. Tu chodzi o to, żeby mieć za dużo tego. Za dużo, żeby się czuć bezpiecznym. Jeszcze nie przewidział może, że inni pójdą w jego ślady. No widzisz i popatrz, tak. No i widzisz, trochę, popatrz, że zmądrzeliśmy. Zobacz, że ten umysł jednak w tym przedszkolu też się uczy, bo przecież zobacz, jak były zbrojenia, no to wtedy oni robili
No, wszędzie by te ładunki umieszczali. Te ilości tego wszystkiego, no nie? Bo ty masz takie. A w tej chwili po pewnym czasie już to zrobili, wydali kupę pieniędzy dla badania i wtedy jeden drugiego mówi, słuchaj, bo wiesz co, to mi się wydaje, że to takie jest, no warto tego może nie używać, wiesz? Bo nasza strona na przykład zorientowała się, czym jest użycie takiego narzędzia, a ty jeszcze nie, więc a jako, że no są te wyścigi, no to ja ci mówię, żebyśmy nie używali, ograniczać. Możemy mieć, dobra, możemy mieć, tylko nie aż tyle. No i wiesz, i potem było to całe rozmowy pokoju. Zobaczcie, to trwało. O, ile to słuchajcie, to na ile rakiet się umawiamy? My chcemy 5 podwodnych, 3 lądowe. Na przykład. Oj. Dlatego nie będzie tego reakcji, bo to są reakcje atomowe, to jest rozpad. Popatrz, atom, on jest fajny, jak jest cały. Taki ludzki. Ludzki, to jest taki ludzki atom. A jak ty go będziesz chciał rozbić, jak my to nazywamy? Rozproszyć. No nie, ty chcesz, to jest, No. widzisz, rozbić. To jest tak, jakbyś chciał rozbić No. szkło w okularach. No w porządku, teraz masz te okulary, to ego nałożone. No nie, no to po drugiej stronie coś masz. Bo ty patrzysz tak, jak dosłownie my patrzymy, to no to wszystko, co tu jest, to jest taka wirtualna rzeczywistość. To jest dokładnie tak, jakbyś miał takie okulary, te VR, no nie? No to jest to. Tam też to samo widzisz. I teraz sobie wyobraź, że ten świat, ta duchowość, ta niefizyczność, czyli to wszystko, co jest, no ono jest takie stabilne, że te okulary ci to wszystko trzymają. A teraz sobie wyobraź, że ty jako chcesz, mówisz tak, będę miał bombę atomową albo reaktor nuklearny, czyli będziesz chciał rozbić szkło. I mówisz tak, fajnie, rozbiłem, patrzcie, ile mam energii, bo wiesz, nic ci nie dzieje, jak zrobisz to igiełką, powiedzmy. Czyli malutko tej materiki weźmiesz, chociaż wystarczy bardzo mało, ale na przykład powiedzmy, że wystarcza nam, no strzelam, 5 atomów. Powiedzmy, tak malutko, żeby mieć, żeby, jak mówimy, jeżeli my zrobimy taką dziurę na 5 atomów w tej czasoprzestrzeni, to szybko wez się do nas, nie, energię. Dlatego to się tutaj wleje się ta energia. Tylko na sposób chaotyczny, z głębokimi efektami ubocznymi. Ale cóż z tego, chodzi nam tylko, proszę pana, o energię. Proszę państwa, chodzi tylko o energię. Chodzi wam o energię, co chcecie. Słuchajcie, patrzcie się, jakie mamy zanieczyszczenie, a to jest takie czyściutkie, piękne, a ty nic innego nie robisz, tylko w tych reaktorach, w tym wszystkim, dosłownie robisz dziurę w czasoprzestrzeni. I teraz zobacz, że jeżeli to działa, to działa w dwie strony. To nie tylko tak, że to my energię tam, a to tu, to co? To taka reakcja atomowa i dostarczanie energii stamtąd, no, powodowałoby w pewnym sensie puchnięcie, no nie? Musiałoby jakoś tam przejść, czyli musiałoby się tu przejść, ale dobra, jak wykorzystamy tą energię, to co? To gdzie ona jest? Musi wrócić tam, bo tu fizyka jest ładna, taka równoważona. Jest fizyczna, ona jest fizyczna, to jest stała. Stałe fizyczne mamy, no to widzisz. Tak, dlatego jak tam dziurawimy w ten sposób tą naszą czasoprzestrzeń, to możemy zobaczyć, w jakiej formie ta energia przechodzi. Właśnie w formie grzyba. Grzyb, to jest normalnie grzyb, ten leśny taki grzyb, to jest to samo. I teraz zobacz, że na końcu tego grzyba czasami możesz, jak zjesz takiego grzyba, to możesz halucynować, że tak mówię. Czyli widzieć rzeczy z tego grzyba, z tego narzędzia. No bo ty tam właśnie popatrz, ta energia została dostarczona do grzyba. Taka jaka jest, taka. Jasne. O, a ty to zjadasz, tego kapelucha. I jesteś częścią tej energii, która przyszła. Bo tego grzyby są Tak fajne. jest. Grzyby, widzisz, w roślinach, to są te moce uzdrawiające w tych narzędziach, jakimi są, no, ten świat,
które zatacza, nie? Te rośliny, to wszystko, to jest naturalne, widzisz. Dlatego z tego będziemy Tak, czerpać energię z natury, a no. nie z tego, że no, pozbywamy się. My tak naprawdę, no jak masz te atomy, niby rozszarpiesz, to co? One jak już skończą swoją pracę, to one są wszędzie indziej, tylko nie w tym jednym miejscu. Widzisz? No. I dlatego jest to promieniowanie polega na tym, że jak tu masz tą kulkę, jeszcze nie rozpoczęliśmy jej niszczenia, bo my chcemy to na stałe zniszczyć, to się nie odbudowuje. To nie jest energia odtwarzalna, no nie? Więc jeżeli mamy to i potem zrobimy tak, że uruchomimy to, to w porządku, mamy energię, ale ta energia, ona się zatrzyma, czyli ona się przyklei do pewnych rzeczy, do tej fizyki, ona tutaj zostanie i dalej będzie, ponieważ ona jest nieodprowadzona. To jak ładunek elektryczny możesz sobie odprowadzić, rozumiesz, bo na ziemię odprowadzasz go, czyli to się jakby transformuje jedno w drugie, to jak robisz taki numer z atomami, no to te energie nie odchodzą, one są właśnie takie nieuspokojone i one są, ich jest wiele w jednym, masz alfa, beta, gamma w takim jednym czymś. No. Dlatego my to śmieci rozsiewamy. To jest jakby powiedzieć, że pobraliśmy sobie co chcieliśmy. Tak, ale zostało nam to coś, no nie? Ten odpad radioaktywny. Odpad energetyczny. Odpad, no, taki atom, jeden atom się taki zamienił, widzisz, na to. I teraz zobacz, że to jest znowu potrzeba czasu, żeby ta energia jakby no, rozeszła się w tą harmonię, bo w tą naturalność. Bo co, no, to promieniowanie zamienia się w naturalność. Przetwarza. Po prostu ta fizyka potrafi to zrobić, przetworzyć. Zajmie to 1 000 000 lat, jakkolwiek, ale tam, gdzie patrzyłeś, co jest, za chwilę patrzysz, nie ma. Nie? Ale jak tam patrzysz, co jest, to tam nie chce nic być naturalne. Więc ten odpad jest nie z natury, nienaturalny. Dlatego my sobie tutaj sprowadzamy na siebie nienaturalne środowisko. My się robimy nienaturalni, jak używamy takich rzeczy. Ale umysł może powiedzieć, że to jest takie fajne, nowoczesne, nie, Amerykanie nam wybudują, będzie szybko, słuchajcie. Po prostu my nie rozumiemy tego jeszcze. Dlatego nie będziemy mieć takich pomysłów. Nie. A dobre pytanie, powiem ci. Bardzo dobre pytanie. Umieć zadawać dobre pytania. Ha, super. Właśnie. Widzisz, to jest kolejna rzecz, żeby umieć zadawać pytania. No bo jak chcesz prowadzić te swoje, wiesz, programy, to po prostu to jest kwestia, widzisz, to jest ten cały obrazek. I możesz mnie pytać, ja mam ciekawość, przychodzę do ciebie ze swoją niełatwością. Bo ty głosisz, że u ciebie jest łatwo. Ja mogę iść gdzie indziej, ale u ciebie jest łatwo. Albo nie wiem czemu, ale tak trafiłem, różnie, umowa. Nieświadomie się przyciągnęliśmy. I teraz tak, przyszedłem z czymś do ciebie, no i teraz chcę wyjść zadowolony. Czy jaki? Bo równie dobrze ja ci mogę dać ulotki i idźcie sobie już. Przyszliście do mnie o wiedzę? Tak, to są moje ulotki. To narka, 100 złotych. Poznacie mnie, to już macie moją wiedzę. No. I tutaj widzisz, chodzi o to, żeby ci ludzie nie byli radioaktywni, jak przychodzą na ciebie. Żebyś ich nie stwarzał jako radioaktywnych, bo będą ciebie łazić co chwilę. Niech sobie pochodzą kilka razy, ale to mają pochodzić tylko po to, żeby już nie chodzić. Tak. No Zaczną żyć. właśnie, a już jak nie chodzą, już mają swoje życie, no to już ci od razu, że tak powiem, no głoszą to. Ej, a co ci No, się stało, stary? dobrą nowinę. Co się Goście po stało, prostu. właśnie? To powiem ci dobrą nowinę. No, jest takie narzędzie. Nazywa się Grzegorz Klimkiewicz, słuchaj. Słyszałeś? Pierwszy raz słyszę. Gdzie on mieszka? No tam musisz po kawałek Polski przejechać, jak chcesz to osobiście. Tam siedzi Grześ.
grześ na przesyłku. Słuchaj, a to boli? Nie, to jest grześ. Nie boli. No właśnie. I co jest porozmawiać z Ale Grzesiem? może wziąć lotkę i tak ukuć No właśnie. umysł. No, a tego się boją. No No właśnie, boisz właśnie. się Grzesia, to nie idź do Grzesia. Idź tam, gdzie No, się nie raczej, boisz. albo jest ten, czemu to jest tak skonstruowane, że wzrost duchowy jest przez cierpienie? Jak to tam wymyślili? Czy są jakieś inne drogi, żeby nie cierpieć? Bo tego uważam się boją ludzie. No i sam się bałem to. Nie No to musisz jest tego robić. Od proste. początku tego nie musiałeś robić. Wzrastać duchowo? No pewnie. No bo wzrost No. to jest tylko w umyśle. No tak. Istnienie samo w sobie się nie zmienia. Ono jest niezmienne, ale w umyśle możesz odczuwać wzrosty i spadki. Więc skoro jest to No. możliwe, wzrosty i spadki, to czemu nie odczuwać spadków? Albo wzrost poprzez spadek. To zróbmy tak jak na giełdzie, że wtedy będziemy dosilać, jak będzie na spadku, bo oni tak robią. Bo będziesz szła do góry. I wyjmujemy. Tylko, że sztuczka polega, że cały czas rośniesz. Rośniesz jak ci boli, nie No. rośniesz jak cię nie boli. Czasami Tak. szybciej ci jest wzrosnąć przez ból. No. Na przykład jak, no nie, możesz sobie pomóc szybciej doświadczając ból, aż ktoś ci szyje rękę, boli cię jak cholera na przykład, nie? No ale to ci pomaga. Pomaga sobie poprzez ból czasami, więc ból jest No narzędziem. tak. Emocja jest narzędziem, a ból jest aspektem emocji. A, no to czekaj, jakby skończył na torturach i cię kręcili kołem za ogon, to by sobie pomagał bólem. No po prostu nie wierzysz w, to jest to, że jeżeli jesteś w takim przedszkolu emocjonalnym i w pewnym sensie wprowadziłeś się w ten stan, no bo można, łatwo się wprowadza w stan tortur. Wystarczy trochę tu, trochę tam. I już się torturujesz. Nie, no, albo ktoś ciebie. No tak. Łatwo się wprowadzić śmierć. Wystarczy, wiesz, wyciągnąć atrapę pistoletu, iść na policję. Wstryk i. No, jest to prawdopodobne, żeby cię ustrzelili, chłopaki. W dzisiejszych czasach, słuchaj, Ja jakbyś, możliwe, wszystko no można. właśnie, jakbyś, widzisz, i to jest jakbyś zagrał w taką grę, No, no to no. jestem ciekawy, jak ja bym wywinął taki numer. Jaki? Z No, Kaburą? To były no. jakieś takie numery. Ale widzisz, to też musi być konkretna osoba, bo jakbym wyglądał jak, słuchaj, jakbym wyglądał jak Arab i przyszedł z pistoletem, to raczej bym był szybciej odstrzelony, niż jakbym był dziewczynką z pistoletem. Dziewczynko, co tam masz w rączce? Ja cię zastrzelę! Dziewczynko, dziewczynko, nie? Ty myślisz, że ktoś by No. w nią celował? Byli, tak, celowaliby, bo oni by czekali, że ona strzeli wtedy, no nie? Bo jak ona strzeli, to albo by do niej podlecieli, albo by ją zabili. No bo Ale to ona, jest nie, ona właśnie głupia skrót, jest, widzisz? to Bawi się jak wynika zabawką. tylko z wiary, w sensie, no, że muzułmani tak postrzegana, dziewczynka tak postrzegana, czy jak to jest? No, wiary. To wszystko jest. Wiary, Wszystko no, jest wiary. polem wiary. Wszystko. To wszystko, No, to wszystko to, ta ramka. są postępy, postępy są. No, bardzo dobrze. Samopaluj. I tak naprawdę nie ma, nie ma. Nie ma znaczenia, w co wierzysz. Tak. Bo popatrz, popatrz. I tutaj masz właśnie, bo to jest ta miłość. Więc miłość mówi ci tak. Koleżko, nie ma znaczenia, w co wierzysz. Ważne, że doświadczasz miłości w tym, w co wierzysz. No nie? No, bo jeżeli ja wierzę, że jestem gwiazdą porno i mi się to podoba, no to fajnie, rób to. A jeżeli ja, ktoś mnie nagrał na przykład gdzieś i ktoś to publikuje, to jest moją wiarą. Taki sam obrazek, to samo niby, widzisz. Tylko tu jest kwestia, że to ci się przestało podobać. To nie jest śmieszne, proszę pana. Nie, nie umieszcza się takich obrazków. To jest w ogóle, to jest
No i teraz tutaj umysł myśli, jak się z tego wykręcić, nie? Bo jakby taki obrazek pożyć w sieć. No to taka trochę praca z obrazem, jak ty No i masz opowiadałeś, sobie byłeś i niełatwość, bo sobie sobie tam patrz, pisałeś. wygenerowałeś sobie, że wygenerowałeś sobie ten, zrobiłeś sobie emocje, wszedłeś z dół, a teraz musisz się z tego wyciągać. Usprawiedliwiać. To nie jest sprawiedliwe, że ktoś wrzucił mój obrazek, jak ja byłem niesprawiedliwy. Zradzałem żonę czy coś. To jest niesprawiedliwe. No, taka. Widzisz takie kółeczko, jeżeli To tak ktoś. działa trochę inaczej, bo są takie sprawcze metody, na przykład, że się nagrywa pewne rzeczy, a się okazuje, że i tak to wertują, że nie ten, co nagrywa, tylko to. A właśnie, że ten, co nagrywa, a nie tam, co mówili w Tak, ale temacie. widzisz, jeżeli. No, a jaka to? Dlatego ja mówię, jak chcesz, nagrywaj, co to. Jak ja bym siebie zobaczył dzisiaj, to potem na przykład po tym nagraniu, to mówię, w porządku. No, czyli dobrze się czuję podczas i dobrze bym się czuł, jakbym sobie drugi raz na to popatrzył. No. Właśnie to jest to dobre czucie się, więc nie ma znaczenia, w co ja wierzę. Ważne, że się dobrze czuję z moją wiarą. Bo niektórzy na przykład, no mówią, no, ludzie przeróżne rzeczy mówią. Przeróżnie cię potrzebują przekonywać. No jedni się z tym dobrze czują, to w porządku, bo to jest ich przedszkole emocjonalne. On tak to dopiero rozpoznał. A inny rozpoznał inaczej, też się dobrze czuje. Widzisz? Więc nie ma nic ważniejszego, jak to, jak się dobrze czujesz. No. A jak się dobrze czujesz, to jesteś właśnie w miłości, to właśnie jesteś No, ma spokój generatorem w sobie. tych wszystkich pomysłów. Już nie potrzebujesz mieć pomysłu na elektrownię atomową, bo już rozpoznajesz, czym to jest, więc się już nie bawisz No. w rozbijanie atomu. Rozbije se ego, ale to nie ma nic. Tak, a to oni tam będą rozbijać, to ja nie mam nic wspólnego, bo ta elektrownia jest daleko ode mnie, to tam może być, tak, tam. Tam za To obrazem jest tak, siedzi. że jest ten ekran, okulary i tutaj czekaj, o, tutaj to może być rozbijane, tak, eksperymenty rozbijane, ale ja jestem tu i to jest, nie ma nic wspólnego. A wiesz, a to ma tyle wspólnego, że to jest tylko podzielone na czas. To jest to samo doświadczenie, więc ten atom jak się rozbija, to odczuwają wszyscy w polu mentalnym, bo oprócz tego, że masz atom, to ci się tworzy, no, skok. Skoki te elektromagnetyczne. A my jesteśmy zanurzeni w polu mentalnym, więc to sobie wymyśl, co się dzieje, jeżeli jesteś w polu mentalnym i teraz to pole mentalne jest stabilne i ty robisz takie numery, że w tym miejscu puszczasz. To jest tak jak, to jest coś takiego, jakbyś miał głośniki założone, zapomniałeś, że masz głośniki, no nie? I nagle ktoś ci puści z pełnej głośności. To widzisz, jaki to jest wstrząs? Dlatego to jest wstrząs dla całej planety. Cała planeta cierpi, to w tym polu, no cierpi, no cierpi, cierpi, doświadcza. I my doświadczamy. Nawet jeżeli fizycznie tego nie widzimy, Jednym wyborem, tak naprawdę. nawet jeżeli to jest, nawet i popatrz, nawet jeżeli to jest ukryte pod ziemią i w szczelnym pojemniku betonowym, i to pracuje i wytwarza nam energię, to dalej to jest to tu umieszczone i ty sobie możesz to obtaczać czym chcesz. Możesz sobie obtaczać, obtaczać. Jak to jest tak, dalej jest twoim, to jest ten mój ekran, to jest dalej mój. Dlatego słuchaj, masz misję, Grześ, możesz przesłać rządowi takie omówienie. I powiedz mu, słuchajcie, chcecie mieć elektrownię atomową i chcecie mieć energię, to zawsze jest łatwiejszy sposób niż no, udać się akurat w tym kierunku. A teraz pomyśl sobie, że masz kilka gram tej materii i zobacz, jaką ty musisz mieć technologię i ile to kosztuje tak naprawdę taka wolna energia z takiego małego. Nie wyszliśmy z jaskiń jeszcze. No to jest przedszkole emocjonalne. Dokładnie.
Że oni, przedszkole emocjonalne to jest to, że oni patrzą na zewnątrz, wyczyszczają gały, że tak powiem. Że nie widzą środka, nie widzą, że zacznie myśleć od początku, czyli z naszej perspektywy wnętrze rozpatrujemy. Bo chyba, że początek to też można powiedzieć, że to jest stan wyższe ja. Tam jest, można powiedzieć, początek. Albo Bóg początek. Więc zacznij myśleć od początku, to znaczy, że jesteś duchowy, fizyczny, od wewnątrz, a teraz postrzegasz, że tworzysz się w projekcie elektrowni atomowej. Bo masz niełatwość dostępu do energii. Rafał, jaki ma znak zodiaku? Panna. Panna, proszę bardzo. To może tu jest ten czołg z kobietami. To jest Nie energia. wiadomo. To jest Energia. energia. No jakoś widzisz, ta męska, nie A czujesz przypuszczam. to coś takiego w środku u siebie? W sensie, że ty jesteś mężczyzną, nie? Teraz? No. A czujesz takie aspekty kobiece Pewnie. w sobie? Pewnie. O, sobie. No, właśnie. No pewnie, no przecież tak. No przecież ja wiele razy byłem tak i byłem tak. No to nie jest to pierwszy raz. No tak. O, No czy ale coś. tamtych, co mi opowiadałeś, to byłeś. Męskim rodzajem. No Chociaż, właśnie. wiesz co, tak, No. no tak. No chyba tak. No tak. No tak. A właśnie, bo dobrze ten, że to w medytacji zrobiłeś. Że ci się to obraza w medytacji. Może właśnie przez medytację. A to No to... jakąś intencję wypowiadałeś, czy? Nie, no to jest tylko tyle, że no, pozwoliłem sobie dowiedzieć się więcej o sobie. No tyle, no tak, potem no. Więcej o sobie, czyli rozszerzyć swoją wiedzę o sobie. No bo jeżeli już masz tą wiedzę, że nie byłeś pierwszy raz i to jest twoją wiarą, przez reinkarnację i te wszystkie, to jest wiara. Tak, jasne, No to ja tak. jestem różnymi wersjami jednocześnie. Więc i przywołałem do siebie inną wersję. No i tyle. No i teraz to jest w moim doświadczeniu. No i to jest narzędzie. Przyciągnęło się to jest narzędzie. I teraz co ona mi chce pokazać? No, i to wskaźnik, że to było w przeszłości, się od razu ustawia, a nie w przyszłości. A tak naprawdę to jest w teraźniejszości. No i narzędzie można pracować, widzisz. Takie sobie chciałem, nie wiem dlaczego. Widzisz, nie wiem. Nie mam wiedzy dlaczego, ale nie muszę mieć wiedzy dlaczego, bo umysł nie zawsze ci odpowie na pytanie dlaczego. Po prostu nie jest na tyle umiejętny. Sam w sobie, jako narzędzie. Także nawet nie można wykorzystać tego, dowiedzieć się, że tak powiem, dlaczego. Poprzez umysł. Właśnie w tej świecie Zofii, co ci wspomniałem, to był właśnie jeden ten, co mówi, że pytanie, dlaczego można zadać w nieskończoność. Dlaczego co? Dlaczego? Pytanie, dlaczego można zadawać w nieskończoność? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Bez. I Bo zapętlenie. widzisz, bo to małe dziecko tak zadaje, a to małe dziecko jeszcze, ono wie wszystko, tylko że z perspektywy dziecka zapomniałeś, że cała wiedza jest. I teraz temu dziecku chodzi, żeby znowu na powrót się bo to jest wiedza jest natychmiastowa. Po prostu wiesz, co masz wiedzieć, wtedy, kiedy masz wiedzieć, no nie? Jesteś duchowy, i teraz nagle pstryk, jesteś dzieckiem, i patrzysz na coś, i z jednej perspektywy masz wiedzę, bo przed chwilą tam byłeś, że ty to wiesz wszystko, a patrząc na to i dalej nie wiesz, dalej, więc myślisz, że jak ktoś ci odpowie, to ten, co myśli, co ci odpowiedział, to jemu już wystarczy. Bo jemu wystarczyło. Ale tobie nie wystarcza jako dziecku, dlatego będziesz pytał, dlaczego? Bo masz to niepołączone. A że tworzysz czas, to musisz tych pytań zadać więcej. No, ja mam takie doświadczenie w sobie. Ja pamiętam, jak miałem, nie wiem, 6-5 lat. Z ojcem chodziłem, bo tutaj jest Odra o pole. No to tato tak czułem w środku, że z perspektywy czasu
że po pierwszej połowie chciał wyjść ze mną, bo nie mógł się skupić na meczu, tylko na moich pytaniach i odpowiedziach. A ile ma oczek siatka, ile coś tam, a w które kodra i te historie. Ciekawość. Tak. No i popatrz. No i A to popatrz. ciekawy jest ten mecz, że jestem ciekawy. No i zobacz, i teraz tutaj znowu wracamy do tematu tych kursów czy prelekcji, jakie tam właśnie. To jest to właśnie dlaczego. I teraz, ty teraz musisz się postawić, że ty jesteś tym ojcem na tym meczu. I teraz, co by ciebie zadowoliło? No, teraz postaw siebie po drugiej stronie, czyli z tej perspektywy ojca, i teraz masz takiego dzieciaczka, który co chwilę ci robi, ty jesteś zainteresowany meczem, chcesz mu pokazać mecz, tak, bo go zabrałeś po to, że. A to dziecko ci się pyta co chwilę, dlaczego, dlaczego, dlaczego. No i trzeba teraz. Twoim zadaniem, popatrz, jakie masz wyzwanie. Twoim zadaniem jest być zadowolonym z meczu, czyli oglądać po swojemu. Lub też dzieckiem, bo po to go zabrałeś, żeby ty mu pokazujesz to. Nie, po to. No nie jest tak, że idziesz z kumplem i nie gadacie. Bo też gadacie. No właśnie, to teraz tak zrobić, żeby. Bo to dziecko z tych pytań dalej jest zadowolone, bo ono się cieszy zawsze. To. No właśnie. To co zrobić, panie mistrzu? Pomysł trzeba wymyślić. Na takie dziecko, No. żebyś miał fajny mecz i ona miała fajny mecz. Do mnie zakładamy. Proszę? I zakładamy. Ono się znalazło w miejscu, w którym się nie orientuje, gdzie się ludzie No, cieszą, bo ona też się chce tak cieszyć jak ci ludzie. Chce być no. A właśnie. pamiętaj, ono chce naśladować ojca, tych ludzi, społeczeństwo. Ono się ma wpasować do społeczeństwa. Przerabiałem to na Tylko, że współpracę. widzisz, to jest tak, jak ja bym cię wziął do teatru albo do operetki. No. O. Ale po co, jak w teatrze żyjemy? Ja mówię, nie, bo ty słyszałeś, nie, załóżmy, że powiedzmy pierwszy raz słyszysz coś takiego operetka. No coś tam wiedziałeś, gdzieś tam widziałeś, a teraz to Tam chcesz nie iść na byłem żywo. nigdy. Już Dobra, idę. idziemy, to nie byłem. Idziemy, dobra. Tak, mam włączony mikrofon. Tak, No, dobrze, dobrze, słuchajcie, dobrze. to jest Zrobimy ważne. sobie małą przerwę. Dobrze. Nagrywasz? Nagrywasz, Ważną nie? Dobrze, tak. dobrze, dobrze. Tylko ja mam propozycję, bo oni idą spać w drugim pokoju i tak wiesz, nie za bardzo mogę głośno mówić. W porządku, ja cię słyszę. Ale żeby mnie nie słyszeli w drugim pokoju. W sensie. A nie macie Żeby drzwi? nie przeszkadzać, nie? Bo poszli spać już żona z córą. Aha. No to jak uważasz, słuchaj, chodzi o to, żeby się czuł komfortowo w tym, a nie Nie że. no, ja się czuję komfortowo, tylko nie wiem, czy oni się czują komfortowo, wiesz. No, czyli się nie czujesz komfortowo. No, szczerze. Nie no, szczerze, no to nie chcę za bardzo, wiesz, No bo właśnie, zaśpiewała później żona, dlatego wiesz, popatrz, jakieś o czym takie mówimy, sceny. że nie czujesz się dobrze w tej sytuacji, tak? Bo jakbyś się czuł dobrze, to byś mógł, byś był No, swobodny. wiesz, gdybym miał możliwości, to bym nie musiał się O. skupiać w sensie na nich. No właśnie, teraz widzisz, No. zastanów się, gdzie zapalić, nie? No, No, no to słuchaj, tak. to zastanów się, bo przy papierosie są fajne myśli. Co, popatrz, No. popatrz. Co takie pytanie zadam. Co musiałoby się wydarzyć, żebyś czuł się komfortowo, jeżeli masz ochotę kontynuować to, co zacząłeś? Dobra? To jest pytanie. Dobrze. Bo to jest to samo, co ktoś ci mówi. Żebyś ty nie pił, a ty robisz to po kryjomu, bo w tej chwili musiałbyś w pewnym sensie ukryć No swoją tak. emocjonalność, popatrz. Ekspresję. No dobra, idziemy zapalić. Tak, bo jak zerwiesz. Jesteś jednością. Tak, bo popatrz, zawsze możesz zerwać umowę i się rozłączyć i co? Ja mogę już. No. Jak dopóki ty się nie przyłączysz, to ja nie mogę. No tak. O, No. właśnie. Ale to tak niegrzecznie rzucaj słuchawką. Ale tak? No widzisz, No tak ty to uważam. rozpoznajesz, ale popatrz, ty taki, no, No. powiedzmy, prosty człowiek z ulicy rozpoznajesz, że to jest niegrzeczne. Bez papieru, bez A papieru. urzędnik, sędzia, to powie, że on ci wymyśli, że to jest takie wartościowe. Jak ty mówisz, że to jest niegrzeczne, proszę pana, to nie jest etyczne, panie sędzio, takie robić, takie rzeczy. I no to.
albo się do tego nie odniesie, albo no sam ma powiedzieć, że jest grzeczne. Musi powiedzieć, że jest grzeczne i etyczne. Musi utrzymać swoją prawdę. Nie ma szans. Nie Jedna ma wersja. szans. Bo wtedy, jak wtedy on uznaje, że rzucenie słuchawką jest grzeczne, no to on może wtedy w każdym przypadku odrzucić takie połączenie. A on ma nam służyć. On ma służyć. Służyć. To on przestał nam służyć. Przestaje nam. Nie chce. Odrzuca. Ale zobaczyłem, ci powiem, Rafał, przez tą rozmowę takie programy. Na te bloki też, bloki mam, w O. sensie, żeby się przełamać, nie? O. Wyszedłeś z nawyku, widzisz? Popatrz, rozpoznałeś, czym jest Tak. nawyk. Tak, zaczęliśmy od To nawyków. jest jedna rzecz. Teraz też ja pisałem do ciebie, żebym z jakiegoś tematu się przygotował. Ale to tak się zrobiło, że myśmy praktycznie w jednym temacie, ale wiesz, no, z No i jednego popatrz, tematu na drugi. wróciliśmy znowu do Bardzo nawyku. fajnie, no, Tak, bardzo no fajnie. właśnie też tak masz robić. Bo popatrz, No jeżeli tak? ty, bo i zauważysz, że jeżeli ty zaczniesz nadawać sens rzeczom, to te rzeczy się będą zapętlać, układać, łączyć. Więc zaczynasz o jednym, przechodzisz w jedno, w to, w to, w to, w to, w to, ale to jest dalej jest to wartościowe. Bo oprócz tego, że nawet o nawyku usłyszałeś trzy zdania, to jeszcze dostałeś dodatkowe bonusy. No to nie. No, właśnie, widzisz? Klasa, niż klasa brało. Właśnie. Czyli zawsze z czymś wyjdziesz. No, widzisz? Popatrz, jakie fajne spotkania. Z No domu i nie. teraz powiedzmy, nie wiem, tak jak mówiliśmy, gdzie się to zapisze, ale pewnie gdzieś w Skype'ie, czy gdzieś na twoim komputerze docelowo i sobie już możesz wrzucić na Facebooka. Może nie takie długie, ale bo to wiesz, ja O, uważam, tak właśnie, i uczeni lubią coś tak szczerze, takiego. nawet nie wiem, jak się to nagrywa u ciebie. Wiesz co, a gdzie się nagrywa? Może ja też kawałek No nagra, w to będę wiedział. komórze. No przecież ty włączałeś nagranie. Nie. A ja u mnie, o, teraz idzie, widzisz. Jest, Rafał nagrywa rozmowę pięknie. Właśnie, wcale nie, nieprawda. Nieprawda. Jak to mówią, pod Bogiem, nie nagrywam rozmowy, ale przy pana, mamy dowód, jest dowód, tutaj jest, przy pana. No. Są tacy, słuchaj, artyści. Są tacy, pokażesz mu, on mówi, że to nie moja ręka, nie? Niby podobny do mnie. Nie wiem, podobny, ale to nie ja, przepraszam. No, Mnie tam nie samochód. było. Tak. I słuchaj, można takim nawet uwierzyć. No. Ale nawet, popatrz, co ciekawe, bo to też jest fajne w rozmowie, że nawet jeżeli ci nie wierzą, to i tak zostawiają to w spokoju, machną ręką i. To jest tak jak z tego, jak sędzia ukradł na przykład laptopa. No to ukradł. Wziął, nazwamy to jakoś. A on mówi, że on się pomylił, że coś. Aby wiemy, przecież no, nawet widzimy go, jak to bierze, czy coś. A potem wychodzi mędrzec i mówi, że to nie była kradzież, proszę Państwa. Bo my rozpoznajemy kradzież, że czym jest kradzież. W tym przypadku to nie była kradzież. Bo to był sędzia. Sędziowie nie kradną. No i teraz widzisz, Ale teraz też zmieniam ci wiarę właśnie. znaczy, ale Rafi też taki, bo no, kiedyś sobie tak rozważałem, co to jest moment, w sensie, Tak. ale to było związane z zrobieniem zdjęcia, że robiłem zdjęcie takiego serduszka dziewczynie, wysyłałem i sobie tak analizuję, przecież jak ja wezmę aparat, to jestem w jakimś momencie, w sensie, że mi przychodzi coś, zrób to zdjęcie, wiesz. I robię zdjęcie i w tym samym momencie, jakie przyszło, że będę robił, mam zrobić to zdjęcie, to już bym musiał lecieć na drugą stronę, stanąć przy tej dziewczynie i z nią tak jakby patrzeć. No bo ten moment jest przesunięty, w sensie, jak ona dostaje z aparatu, już nawet pomijając ten czas, to i tak jest przesunięty moment, w Bo jesteś w sensie. czasie. Tak. I nawet ten czas cię tak rozdzielił, że ty mówisz, zrobiłem ci zdjęcie, a ona mówi fajnie. I ona się cieszy, to jest jej prawdą. A ty mówisz, ale cię oszukałem, wcale ci nie zrobiłem zdjęcia. Ale nawet jeżeli ty klikasz tą No. migawkę i oboje myślicie, widzisz, że to zdjęcie jest, to No. potem się okazuje, że nie możesz odczytać karty.
Czyli, Czekaj, kochanie, o jakim ty zdjęciu mówisz? Bo ja ci wysłałem zdjęcie, ale ty mówisz o tym zdjęciu, co teraz otrzymałeś. To nie jest właśnie, to właśnie, zdjęcie. ale to nie to. Ja to przechodziłem, słuchaj, tyle razy. Ty to robiłeś! Widzisz, to jest Ale właśnie później myśl. był jeszcze ktoś wrzucił na Facebooka taki filmik, że taka akcja się dzieje, że jest droga, jedzie coś jak taka starego typu karetka, tylko nie ma koguta, nie? Idzie gościu taki, jak wyglądający jak zombie, i jedzie wóz z woźnicą, w sensie pusty tam, ale ma ten wóz, wiesz. I teraz jest taka sytuacja, że ten powiedzmy w połowie ekranu przechodzi ten zombie przez ten, wóz się przewraca, wiesz, kolebie się tam do rowu, niby w efekcie zobaczenia tego faceta. A ta karetka po prostu jedzie i hamuje, i ona tam, wiesz, tak jakby go przepuszczała. No i teraz są komentarze, nie? No i ja, wiesz, już na doświadczeniu tego momentu to tłumaczę po prostu, nie? Że w sensie my jesteśmy tylko obserwatorami tej sceny. Nie widzimy całej przestrzeni i przede wszystkim nie jesteśmy tam. A to takie domysły, bo coś tam, a coś tam się wydarzyło i tego. Wiesz, Tak. To jest, ten bo popatrz, bo deseń. to jest tylko i wyłącznie twoja No. prawda, to nie może, to nie musi być prawda kogoś innego. A, to. Po prostu z jednej perspektywy ty jesteś szczery, że mówisz prawdę, ale z innej perspektywy No. siebie jako ktoś może ci totalnie zaprzeczyć i powiedzieć, ja mam swoją prawdę. To nie jest twoja, widzisz? Tak, tylko wiesz, no powiedzmy, że to jest, ten ekran się dzieje w teatrze, że to jest scena tam, gdzie są aktorzy, a ty jesteś widzem. Z tej No. perspektywy widzę. A, ty patrzysz z perspektywy widza w ekran, a na tym teatrze się coś dzieje, wiesz, Tak. coś się wydarzyło i tak dalej. Postrzegasz, że jesteś. Tak. Tak, tworzysz siebie w teatrze. Czyli tak czy Tak. owak wychodzi to od ciebie, teatr jest tobą, ty jesteś teatrem, widzami, tym wszystkim. Tak. Tylko że ten umysł jest tak odcięty, że on tego nie No. rozpoznaje w ten sposób. I tu też warto by też o prawdzie powiedzieć, to już w następnym odcinku. O, super. Prawdę, bo ty, jak chcesz takie rzeczy robić, to musisz wiedzieć, co to jest prawda, bo No, klucz, klucz. będziesz No. zderzony, że ktoś ci zaprzeczy, ktoś ci oczerni, ktoś ci będzie O. chciał narzucić, albo ktoś ci nie uwierzy, powie ci to, nie panie, aleś pan bzdury gadał. A ty mówisz fajnie, lubię bzdury gadać. Lubię gadać takie bzdury, słuchaj, dobrze się czuję, a skoro się dobrze czuję w tych bzdurach, to No, znaczy, że to pracuje. opowiadam swoją prawdę. Właśnie, tak. No bo niektórzy naprawdę mówią bzdury, no i się z tym dobrze czują. I się nie orientują. A chyba, że się niedobrze czują, taki politycy na przykład, to oni już wiedzą, co mają powiedzieć. Są przygotowani na to, że będzie musiał kłamać i będzie musiał wyglądać na O, takiego, który czyli mówi prawdę. trole, czyli tak zwane trole. Celowość taka. To jest Tak, właśnie, to jest, celowość. widzisz, tutaj jest lista wzmacniaczy negatywnych przekonań. Będzie cię No. unieważniał taki człowiek i będzie tak, i będzie przeszkadzał w dojrzeniu pozytywnych możliwości. Właśnie, widzisz, umysł ma takich 15 wzmacniaczy, Pozwolę. tego też sobie. Nazwie cię na fejcz. To też masz, widzisz, wyzwanie, żeby się tego nauczyć, bo wtedy to jest tak naprawdę twoja lista wzmacniaczy negatywnych przekonań. Ale ci powiem, że do pewnego etapu było to, jak ja pamiętam, i później nagle nie wiedział, co już ten, i się zakleszczył i na fejcz rzucił etykietę. No bo nie No wiedział dobra, co. No ja musiał coś. wiem, ale jakbyś poszedł w kierunku, no dobra, zdefiniuj ten na fejcz, i co on by zrobił wtedy? Wszystko inne, tylko nie powiedzieć. Albo powiedzieć, jeżeli już, bo widzisz, on się nie czuł się dobrze z New Age. I taki No. człowiek, który mówi, narzuca komuś, że ty jesteś New Age, to on tego. Ja to wiedziałem, że on tego nie wie. On tego nie rozpoznał, czym to jest. Zresztą ja też się w to nie zagłębiałem. No po co, no Nie, właśnie. wiesz co, to było. No coś powiedzmy wiem. W porządku, więc oboje jesteśmy w tej niewiedzy. Co dalej? Ale mówię, dobra, skoro ja jestem niewiedzy, a ty mi to narzucasz, to mi opowiedz coś o tym i zobaczę, czy to ma sens.
I wtedy on by mi powiedział, słuchaj, no jesteś New Age, ponieważ New Age zajmuje się takimi takimi rzeczami, rozpoznaje takie. Ja mówię, i w pewnym momencie, właśnie zobacz, i w pewnym momencie tam w tej rozmowie było tak, że ja się pytam, czym oni się zajmują, czy coś. No tam świadomością i takimi rzeczami. O, to tak jak ja. To w pewnym sensie mogę powiedzieć, że to jest New Age. W pewnym sensie, bo całości tak nie wiem. Właśnie. Więc wcale mi to nie przeszkadzało. Wręcz to mnie nawet zaciekawiło. No. Czyli jakby to było spójne dla mnie, że w porządku, mogę jej być New Age dla ciebie, jak chcesz na ten moment. Czemu nie? O. A on się nie odezwał. No, albo cały czas, widzisz, i to jest to, że taki negatywny umysł będą cały czas powtarzać. Ale to New Age znowu. A to znowu New Age. A to mi powiedz. Nie, nie, znowu New Age. No widzisz, to jest, od razu możesz wyłapać taką negatywność u kogoś. I teraz no widzisz, tak, ale... i teraz twoim zadaniem jest albo wzniecić to dalej, albo to zrobić tak, żebyś ty się dobrze czuł i żebyś też postrzegał, że ten człowiek przez to, co przechodzi, bo to jest jego wybór, żeby też się z tym czuł dobrze. Czyli żeby nie robił dalej tych oczernian, bo jak on robi dalej, a ja wiem, że jak jego sprowokuję, widzisz, to on coraz będzie się wkurzał. Coraz bardziej będzie naciskał. A jak go będę cisnął, czyli celowo będę złośliwy, widzisz, tu chodzi o to, żeby nie być celowo złośliwym. Bo ktoś... Ja miałem taką tendencję, ale to moim zdaniem z obserwacji to nie wynikało z twojej tam jakiejś reakcji albo słów i tak dalej, że on po prostu... No on na to wpadł sam, no sorry, to nie był temat do rozmowy, to on na to wpadł. No to dobra, to jak rzuciłeś ten pionek, to teraz ja muszę coś z tym zrobić albo nic z tym nie zrobić. Bo było tak, zawodowy Polak przyjął taką rolę obserwacji, w sensie on tam nie za wiele, poznawał ciebie, później te osoby, wywiązała się taka dyskusja i ty tam powiedziałeś od siebie i później nagle jakiś ten, i próbowaliście tam nazwać pewne rzeczy, tak, jakieś tam odnośnie co jest co i co jest co i później wyszło to, że ty podjąłeś temat, jak to jest, proszę. Na temat tego dekretu. I wtedy się zaczęła taka akcja. Czyli nie walka z walką. Tak. No tak. I nie dojdziecie do konsensusu. W sensie. Tak. No i widzisz, i tak na przykład zawodowy Polak, on w pewnym momencie się nie odzywał, bo no raz, że no, taką przyjął rolę, a z dwa, że też ta rozmowa, zauważyłem, że w pewnym momencie była niewygodna dla niego. Bo on w pewnym momencie coś takiego powiedział, no przyłączcie się do rozmowy ze mną, przyłączcie się, ratujcie mnie, znaczy w tym sensie, ratujcie się. Może będzie ciekawsza rozmowa, słuchajcie, jak ktoś przyjdzie. Bo ja nie mogę przerwać live'a, słuchajcie, ja muszę tutaj być, widzisz? Muszę być i teraz się przyłączcie do mnie, zmieńmy, zobacz, zmieńmy temat, nie mówmy o prawdzie. Oni mówią kłamstwie w sumie. Właśnie, że on sobie wyobraził, słuchaj, najgorszy możliwy przypadek. Taki, że przestał czuć się mocny w pewnym sensie. Tak. Źle się czuł. No, odebrał sobie uczucie mocy. Moc. Ale nie ma recepty na to, w sensie, nie? No ja nie jestem za niego odpowiedzialny. No jasne. Nie jestem. No, to jest on jego odczucia. Ja mogę być odpowiedzialny wobec niego, żeby nie być złośliwy, żeby go nie krzywdzić. Czyli nie mówić mu na przykład ty głupku. Ty wyszłeś z definicji odpowiedzialności. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie, a za nikogo. No. Dokładnie, dokładnie, tak, tak. Więc, no, więc widzisz, więc widzisz. No. Więc zobacz, no taka relacja to zawsze to jest ta miłości, bo to jest tak, że jak masz miłości, jeżeli on by odpuścił w pewnym sensie, na przykład można by taki wymyślić scenariusz, powiedzieć, kurde, wiesz co, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. No. A ci powiem teraz tak, przyszło mi, że jestem ciekawy, nie wiem, czy tam jest, czat jest jakiś. Jest. Poczytać, jakie były komentarze. Komentarze były, bo ja od czasu, ja nie mówię, wiesz co, ja 2-3 razy zerknę na komentarze. Wyłączcie wreszcie tego Rafała. Ten sobie przypominam, ale on na bieżąco kasował te komentarze. Aha. A potem już po filmie już się pojawiają te wykasowane komentarze.
Ja też kasuję komentarze, widzisz, negatywne na tym kanale też wykasował. Bo ja coś tam przeczytałem, a potem to było usunięte. W pewnym sensie, no jest to pewnego rodzaju cenzura, tak. No bo to też jest, widzisz, popatrz, to też było mądre w pewnym sensie, bo on nie wiedział, z kim ja rozmawiam. On nie wiedział, bo równie dobrze ja, popatrz, mogłem też sobie potem, jakby tego nie zrobił, to bym mógł sobie to przeczytać i się wkurzyć. Bo nie? Bo jakbym był taki, bym sobie przeczytał, to bym sobie obniżył wartość, poczytał o ludzi, wchłonąłbym ich opinię. A? No i jak ja bym się wtedy czuł? No widzisz, dlatego to też było w pewnym sensie w porządku. I to też było w porządku, dlatego że inni tego też nie czytali i nie przyłączali się do tego. O. Bo zauważ, że jak czasami dużo negatywnych rzeczy jest, a ty nie wiesz, co się dzieje, bo nie rozpoznała, bo większość tego nie czuła, no to jak już nie wie, co chce skomentować, bo już się przygotował na komentarze, tylko poczytał sobie wcześniej, co komentują. A tu masz taki debil, idiota, skończcie z nim, bla. No to on teraz nie, też co on napisze? Co napisze? Nie, słuchajcie, słuchajcie, to są mądre słowa. Że on tego nie rozpoznał. To musi skomentować. Jak chce skomentować, to skomentuje negatywnie. Dziękuję. Dlatego już nie ma sensu się brać tego do siebie. Znaczy nie, nie chodzi o branie, tylko że ja patrzę z No, drugiej branie strony, do to jest siebie to jest. Czyli to usuwanie, jest moje nie? wtedy. Jestem taki. No, to odczucie. Ale Odczucie. chodzi, że oni chyba bardziej usuwają po tym, żeby właśnie nie dekret, jak to się nazywa? Dekret Tego ciosu. dekretu, no, znaczy dekretu, ale żeby nie deprecjonować, no, to słowo. Za trudne. Słuchaj, tak naprawdę widzisz, popatrz, nie wiemy, co miał na myśli. Czasami może być, Jasne, no, to czasami robi się też takie rzeczy, widzisz, żeby na przykład ktoś nie usunął mu kanału. Bo pamiętaj, że ten, kto ma kanał, w pewnym sensie jest odpowiedzialny za to, co ktoś pisze. To jest głupie. No i Facebook, ten YouTube sobie to przejrzy, taki kanał i mówi tak, kurde, tu obrażają na tym kanale. Kurde, wyłapie szkoda. algorytmy, To nie jest w tym, naszej etyce, czy czymś tam, wymyślą ci, nie? tak, jasne. No to proszę pana, panie, użyłeś sobie kanał, ja wiem, że ty jesteś wolnym człowiekiem, ale nie podobają mi się słowa, więc żegnamy ze społeczności. A właśnie Rafi, bo ja szukałem w Facebooku ustawień, taka, co przychodzi informacja o szczepieniach, wiesz, co się pojawia. Ty sobie coś tam przeglądasz, ty masz ją? Jest to w Czasami się stanie usunąć? pojawia. Ale jest to w stanie usunąć? Nie, Jakoś to jest ich bezpośrednio? systemowe. Musisz. Właśnie. No to ja się pytam, to moje konto czy ich konto? No, to tak wygląda. To jest systemowe. No, tak, system. Popatrz, popatrz, jeżeli jest coś takiego, bo to oni się wtrącają. Oni się wtrącają w moje przeglądanie. No ja popatrz, bo zasada jest taka, że ja mam swoich znajomych i sobie oglądam moich znajomych. A oni się wtedy wtrącają. To swoją prawdą. Ale i to się tak. I teraz ja nie mogę. No co ja mogę zrobić? Albo to, że tak powiem, ominąć, albo się nauczyć, że już to oko już na to nie patrzy. Ale nie mogę im napisać, słuchajcie, weźcie mi nie przesyłacie takich głupot. Nie chcę tego czytać od was, co? No, Ale już w tym no, nie uczestniczyć, no, w no. Mnie sensie. to nie interesuje, słuchajcie. Ja już to znam. Tak, to wygląda, widzisz, społecznościowe XXI wieku. media, jeżeli ktoś, widzisz, bo to jest takie, że ktoś ci narzuca znowu. Bo na przykład, widzisz, w takiej rozmowie to każdy się może, jakby to było 10 osób, to każdy się może wyłączyć. Bo nie podoba ci się, znudziło ci się, wolisz coś innego, źle się z tym czujesz, Jasne. to po co to robić dalej? Po co to No jest. kontynuujesz, jak się źle czujesz? Przyjdź, jak się będziesz czuł dobrze, zobaczę, że to będzie zupełnie inaczej. Widzisz, i tutaj chodzi o te Tak jest. emocje. 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 Albo widzisz, że rozmawiamy na takim poziomie emocjonalnym, a rozmawiamy na takim. I teraz tak, jeżeli mówimy o prawdzie, czyli ty jesteś chętny, ja jestem chętny, to gwarantuję ci, że oboje, jeżeli ustawimy sobie, powiedzmy, że ruszyliśmy z tego miejsca, początku rozmowy, to gwarantuję ci, że jesteś już tutaj. Gdzieś, ale na pewno nie
No, widzisz? Bo poza ramką to jest obwinianie siebie. Straciłem czas, słuchaj. Właśnie, popatrz, moja ręka zniknęła. Jest moja ręka? Jest. No właśnie. I teraz tak, ty odczuwasz, skończymy rozmowę i teraz tak sobie analizujesz tą rękę i mówisz, że straciłeś. Straciłem czas z tobą. Właściwie to ja, bo oczekiwałeś, na przykład, oczekiwałeś czegoś innego, a to straciłeś. Nie. To się podniosło. Dlatego ja dziękuję tobie za to, bo ja też się podnoszę. Czyli nie ma rozczarowań. Idziemy pozytywnie. Nie ma takich pomysłów. Widzisz, ja na przykład nie miałem takiego wyrazu w swoim polu, żeby tak to nazwać. A widzisz, a ty miałeś. A, widzisz, widzisz. Więc tutaj widzisz, i nawet jeżeli oboje, gdzie te ręce się pochowały. Nawet jeżeli powiedzmy ruszyłeś, to było tak, że jeden z drugim ruszył z jakiegoś punktu, potem się gdzieś spotkaliśmy, no nie? I teraz tak, raz ja ciebie wsparłem, raz ty mnie, raz ja ciebie, raz ty mnie, bo nawet mnie wspierasz pytaniami, odpowiedziami, tym wszystkim, no nie? Więc zobacz, dla mnie jest to korzyścią, dla ciebie jest to korzyścią. Jesteśmy korzystni, widzisz. Na razie dwóch nas jest. Jeszcze siedem minut. Ile to powiedziałeś? Siedem wtedy, tak? No, widzisz, i popatrz, nałożyłeś na siebie granice i teraz zapomniałeś o granicach. Bo ja już nagrywam 19:19, teraz zauważyłem. To ile to Wiesz, jak to było? są zasady po to, żeby je łamać. No. I teraz zobacz, popatrz, bo to ograniczenie to było z twoich obowiązków lub strachu. Tak to wychodzi. Naprawdę, albo z obaw, obowiązku, strachu. No, sorry, muszę przerwać, bo będę zmęczony, bo komuś obiecałem, bo. I teraz wystarczy, że zobacz, że jeżeli nakładasz na siebie taki obowiązek, to po to, żeby tego nie, jak to przekroczysz, to się będziesz źle czuł. Miałem skończyć, kurde, obiecałem sobie, znowu sobie obiecałem, znowu sobie obiecałem, mam nie pić. No właśnie. A To jeżeli jest teraz, obietnica sylwestrowa. a teraz jeżeli robisz pstryk i podnosisz energetykę do góry, to masz w nosie. Nie obchodzi ci ten obowiązek, bo dalej się dobrze czujesz. Więc sytuacja nie ma znaczenia, tylko stan bycia, czyli ten. Emotion. Puśćmy wieczne nagrywanie A z głowy. emocje, emocje. Przekonania właśnie. Ale słyszałem jeszcze taką wersję, że myśli z zewnątrz przychodzą. Znaczy, są takie warsztaty, są przekazy takie i tak Myśli dalej. z zewnątrz czy przechodzą? W pewnym sensie zawsze. No. W pewnym sensie. W No. pewnym sensie jest to prawdą, a w pewnym sensie nie mogą. Bo to, co wysyłasz i odbierasz, jest absolutem. No tak. Więc widzisz, ja pierwsze co, to jest ciekawe, no nie? Bo może jest tak, że no, to i teraz rozpoznajesz od wewnątrz, od siebie. I jeżeli ja sobie od razu przypomniałem tą wiedzę, że to, co wysyłam, odbieram, to tak naprawdę nie. Nie. Ale w pewnym sensie tak, bo to jest poprzez moje zmysły. Bo gdyby nie zmysły, no to dalej nie potrzebowałbym, znaczy potrzebuję zmysłów. No, tyle, a skoro potrzebuję, to jest coś takiego jak na zewnątrz. I myślę, że to stamtąd, bo jak skoro jest na zewnątrz i jest ta odległość czasowa, to jest tam, nie? Bo jestem tu i w myślach jestem tam. U ciebie, ty, tobą. I tak naprawdę ja mówię do samego siebie teraz. I ty mówisz do samego siebie. W tym pokoju. Jesteś sam w pokoju. Ja jestem sam. Bo istnienie jest jedno i świadomość jest tylko jedna. Tyle. Perspektywa to jest tylko czysta. Widzisz, dlatego nie można tak naprawdę narzucić komuś czegoś. Wszystko jest samo na siebie narzuconą regułą. Jeżeli już. To jest No właśnie, obowiązek. wracając do tego tematu z tym przyciskiem, W czym? to jak z tym przyciskiem, wiesz, to ja kiedyś tak pomyślałem, przecież my nic nie wymyślamy nowego. No w sensie on wymyślił, powiedzmy, tam i to nazwał, że to on i krzyknął i tak dalej, ale Przyciskiem. no atomowy, w sensie bomby atomowej i A, tak dalej, tak. atomu, nie? I w sensie, że on nie wymyślił tego,
Ja czuję tak, że po To prostu tak, to już przejmie go było. To to. jest to Tak, możliwość. Bo patrz, no bo wszystko jest możliwością. To czekało, bo to jest możliwe z tym atomem. Tylko po prostu nie mieli narzędzia. I ten człowiek tą drogą w jakiś sposób odkrył to, można powiedzieć. Odkrył. Odkrył. To jest odkrycie. Ujawniło się to w jego wiedzy. Jak to zrobić? Czyli on wygenerował pomysł i stwierdził, że tak. Matematycznie im się to obliczyło, więc z jednej strony wiedział, że osiągnie to, i teraz potrzebował tego procesu czasu, żeby mieć to, no i żeby to potem, żeby zrealizować swój pomysł. Patrzyłem dalej, bo powiedzmy tak, na początku jest samochód, ale wcześniej było koło, a koło też ktoś wymyślił, Ale co ludzie mają ciekawe, pomysł. z tym przyciskiem jest to ciekawe, bo popatrz, co innego jest, jeżeli ten, który to odkrył, skonstruował, zbudował i to tam uruchamia czy coś, i on naciska ten przycisk. On jest pełny wiedzy o tym, co robi, naciskając przycisk atomowy. Czyli pełna świadomość. No nie do końca, bo widzisz, no niepełna, tylko może jest to wystarczające, żeby to zrobić lub tego nie robić. Bo wielu mówi, kurde, fajnie, skonstruowałem bombę, ale nigdy bym nikogo nie. Tego temu nie zrobił. A teraz wyobraź sobie, że teraz tak, osobno pracują naukowcy, czyli którzy powiedzmy wszystko na ten moment wiedzą, a teraz i mówią tak, kto dziś rządzi, chłopaki? Ty? Dobra, to masz przycisk. A resztę co, doczytasz Dobrze. z książek, a że nie masz czasu, to ci doradcy powiedzą. I to jest właśnie, widzisz, ta bezmyślność. No, pamiętaj, że ten grzyb robi halucynacje. Tak. No, a co robi właśnie? A czym są No, halucynacje? No, czym? To jest po prostu wejście. To popatrz, no, jeżeli to przychodzi stąd, no nie, bo to przyszło i teraz to się ujawniło jako grzyba, i potem ja to zjadłem. To popatrz, połączyłem się. Nie widać tego tej ręki, tutaj mojej, i o to chodzi. Nie widać tej ręki, ale to już jest jakby w moim umyśle. Więc to jest połączone z tym, czego nie widzisz. Ale dalej, ale umysł doświadcza różnicy, ty to widzisz i to jest prawdziwe. To jest dosłownie prawdziwe dla ciebie. Dla wszystkich innych nie, ale dla ciebie. Dlatego możesz odczuwać to, popatrzeć, jak to się wszystko wali, przesuwa, gnie. Po prostu do tej fizyki wstrzyknąłeś sobie większą elastyczność. No nie? Bo to jest tak, no, większą elastyczność. No nie? Weszła ci i teraz możesz sobie obserwować. No to okej, teraz Korzystać z mi tego. się Narzędzie. Narzędzie. ostatnio Rafał jakoś przypomniało, na przykład jak są ci fachowcy, co łyżka jest i wiesz, I nagle wyginają? tak, no. No pewnie. No bo to jest elastyczność fizyki. To jest elastyczność umysłu. No umysł umie takie rzeczy. Umie kontrolować, bo cała fizyka jest narzędziem duszy. No. Jesteś w pudełku takim. Czyli on to z jakiegoś poziomu umysłu robi, czy jak to jest? No ty to robisz. Zawsze ty to robisz. Czy on, ty, on. No tak, jasne, No i jasne. często jest tak, że on potarł, znaczy się on chciał wyczyścić łyżeczkę i mu się wygięła. Mówi, kurde, cicho, cicho, nie? No to wyprostował, dalej gnie, no dalej się gnie. To wezmę inną, dalej się gnie. Mówi, o kurde, umiem gnąć rzeczki. I potem mówi, patrzcie się. A ktoś go pyta, jak to robisz? Ja też chcę tak. No zobacz, ja robię tak, tak robię, i ona się gnie. To ty też. A on mówi, a wcale bo nie, bo u mnie się nie gnie i u kolegów też się nie gnie. To u ciebie też się nie gnie. Ty to jest, pokaż nam tą łyżeczkę. No nie? Oszukujesz! I nawet jeżeli dotknie i zobaczy i zrobi tak, że się nie da, no teraz zrób, bo ja wiem, że się nie da. No patrz. Cud umysł musi wymyślić, bo nie wie dlaczego. Widzisz, umysł, który nie wie dlaczego, to albo ci pójdzie w cud, albo ci pójdzie w zaprzeczenie, że jesteś czarodziejem. I że ty takie moce to wiesz, to są niebezpieczne. Albo go to zaciekawi i dojdzie do tego, jak to jest. No. To jest narzędzie, które możesz zrobić, co chcesz. Tylko, że jako masz ograniczenie, to na razie tego nie umiesz. I to jest tak ze zdolnościami, że rodzisz się i grasz. No to on się urodził z taką zdolnością, że gnie łyżeczki. No tyle, no co.
Ci, co przechodzili przez ścianę i wchodzili w Argentynię, powiedzmy, Tak, albo w no to Indie, jest. to też No, taka zdolność? no to no zobacz, no jeżeli ty tworzysz całą fizykę i całą rzeczywistość, to kwestia jest zmiany lokalizacji, częstotliwości. To jest tak, jak scena się zmienia w scenę w filmie. I dla ciebie to jest naturalne, prawda? Jak oglądasz film, scena, 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 nawet szybkie sceny, to nie jest takie, że to jakiś szok przeżywasz albo że nie czujesz połączenia w tym. Fajnie ci się oglądało film, całkowicie zrozumiałe. No. Także widzisz, chodzi o to, że zmieniasz lokalizację, bo rzeczywistość nie jest prawdziwa. To nie jest tak, że to nie jest, bo to nie jest na zewnątrz, bo jeżeli ty byś był tu i tu na zewnątrz, to teraz musiałbyś mieć co najmniej dwie rzeczywistości. Bo w jednej jesteś tu, a w drugiej jesteś tu, a ty dalej jesteś w tej samej jednej. Scena się zmieniła, obrazki się pozmieniały. Twoje kolorowanie, twoje emocje się pojawiły i twoja wiara się zmieniła. Wystarczy, twoja wiara się zmieniła. Jeżeli masz wiarę, że wchodzisz do urządzenia i wychodzisz, to jest twoją wiarą. Zanim to zostało postrzeżone. Czyli nie robimy tak, że dematerializujemy się, żeby się potem zmaterializować. No nie? Tak jak naukowcy myślą? Bo my, naukowcy mówią, że stąd tam trzeba. Czyli tutaj trzeba z tego człowieka prowadzić do atomów albo energii i dopiero jak go mamy energią, to musimy wziąć kabel, cokolwiek i go tutaj odtworzyć na nowo takiego samego. A patrz, jakie to skomplikowane. Ja nie na tym myślę. A to chodzi o to tylko, że zmieniasz lokalizację, bo lokalizacja jest własnością obiektu. To jest dosłownie to tak, jakbyś miał na ekranie. Masz na ekranie jeden punkt i masz program komputerowy, no nie? Inny, że ten program komputerowy stworzył ci ten, na przykład taką kulkę, którą obserwujesz na ekranie. I teraz ten program komputerowy potrafi albo ci tą kulkę przesunąć, tak, że ty to widzisz, bo to chodzi o to, że ty to widzisz. A to, co się tak naprawdę dzieje, to ta kulka się nie przesuwa, tylko zmienia lokalizację czasowo. To tu, to tu, to tu, to tu, to tu, to tu, to tu i tu się zatrzymuje. Ale ten program, bo on jest program, jeżeli wyłączysz mu czas, to on z jednego momentu jest tu, a w drugim momencie jest też tu. I tam mieliśmy taką ikonę płynne, kojarzysz? To już trochę płynę, ale jeszcze jedno mi takie fajne przypomnienie. Jak coś kończymy, spoko. Nie, nie, Rafi, tylko o to jedno jeszcze chciałem zapytać, bo mnie tam ciekawi to twoje badanie tak bardzo. I patrz, jak powiedzmy, byś się zamienił rolami z panią Moniką, z panią Moną. Poza No, odbiera telefony. tak. I powiedzmy, że ona dzwoni do ciebie, a ty masz odpowiedzieć. I ty podajesz tak, jak ty mówisz, w sensie. Ja jestem sobą. Ta. Ona dzwoni jako o Nie, nas. ty jesteś urzędnikiem. Aha, ja jestem Ona urzędnikiem i jest. teraz, dobra, Tak, jestem tak. Monika, czy Zamieniasz tam się w rolę. sędzia, a dzwoni do mnie Rafcio. Tak, ale no i z tą wiedzą, Przejebane. ale wyginąłbyś, czy? Co ja bym zrobił? No właśnie, teraz widzisz, dostajesz pytania. No. No weź No i teraz to samą odczuwasz tą co? sygnaturą. Od razu odczuwasz emocje. To musisz odczuć emocje, bo nie masz odpowiedzi. Od No. razu. Więc no jeżeli, popatrz, jeżeli na jedną odpowiedź nie odpowiadasz i się wymigujesz, przeszło, uff. Odczułeś emocje, czy chcesz się znowu poczuć dobrze, ale następne pytanie, następne, następne. Więc ci ludzie się tak sprowadzają do takich emocji, że muszą w pewnym momencie wziąć, że się zderzyć z tą ścianą i albo, No. bo oni chcą walczyć, bo oni są na pozycji Tak. wiem, więc oni będą walczyć i teraz mają do wyboru albo się dalej pchać w to, albo się usunąć. Uff. No i oni to robią. Rafik, dobrze, ale nie było takie konkretne pytanie. Ty jesteś panią Moniką w urzędzie, Tak, w sądzie no. I i co ja bym. dzwoni drugi Rafał, w Wiem. sensie, ale jest Moniką i powiedzmy, dostajesz to pismo od prezesa i chcesz wyjaśnić swoją Tak. sprawę, tak? Tak jak ty to mówisz. Tak. Więc pani Moniko, czyli panie Rafale, proszę o wyjaśnienie pisma ADM. No, a teraz jesteś panią Moniką. I No i co teraz się robisz? orientuję. No. I teraz pytanie, czy ja wiem, kim jest Rafcio? Bo jeżeli wiem, to ja już wiem, że on ma ukryte już, on nie pyta.
Tak, żeby zapytać, tylko że on już wie coś na ten temat, widzisz? No. Ci ludzie nie rozpoznają mnie jako osoby głupiej, niewiedzącej, która potrzebuje Jasne. takich informacji, chociaż ja to potrzebuję, bo dla mnie to jest cenna No. informacja, ale Tak. oni nie czują się komfortowo w takiej odpowiedzi, bo oni widzą, że to się rozszerzy jeszcze, pociągnie temat, ale to nie będzie zamknięty temat. Nie. No, dlatego to się nie skończy, jakby to można było powiedzieć. Na tym pytaniu to się No. nie skończy, bo tak naprawdę ja jako ta pani Monika, tak szczerze, to wiem? Wiem czy nie wiem? No nie wiem, bo takie pytanie ktoś zadaje, dziwne pytanie zadałeś. Dziwne pytanie, panie Rafale, pan zadał. No nie, ona tak mi mówiła. Dziwne pytanie, Widzisz, takie już masz materiał do następnego nagrania. właśnie, takie wie pan, proszę pana, tutaj, bo oni mówią tak, wprost, proszę pana, pan jest jakiś dziwny, bo do nas się dzwoni ze sygnaturkami akt i już my wtedy wiemy, co zrobić. Tak, a tak nie wiemy. A tak, proszę pana, to co ja mam z tym zrobić dalej? Niełatwość, No są niełatwość. odpowiedzi, właśnie, przecież te odpowiedzi są. Na przykład, no są, no są, ale wiesz czy nie wiesz, krótko. No nie wiem, bym powiedział, nie wiem. Tak szczerze, panie Rafale, tak grabię w uczciwość, nie wiem, w porządku. A ja mówię i wtedy ten Rafał by powiedział, w porządku, pani Moniko. Mnie, jako Rafał wtedy bym powiedział, pani Moniko, bo jest tak, że no albo, na przykład zależy mi na albo, bo wy jesteście sądem albo. Więc Tak, bardzo bym dokładnie. prosił, żeby pani rozpoznała dla mnie tą Albo, odpowiedź. albo. Dam pani czas zastanowić się i może pani chodzić gdzie chce. No, no i ona idzie do prezesa z takim pytaniem. A prezes, no to właśnie Rafcie przyszedł do prezesa. Panie prezesie, co ja mam zrobić z tym pytaniem? Bo nie wiem, co odpowiedzieć, a to jest konkretny klient nasz. On jest wymagający, proszę pana. No, bo ja jestem takim wymagającym, wymagającym, no. No i teraz widzisz, i teraz się ona musi to przerzucić na niego, bo ona, wiesz, ja No, tak tak jak naprawdę telefony odbieram. on scedowuje na Nie mnie, jestem tak najwyżej, panie Rafale, przerzuca. panie Rafale, ja nie jestem najwyżej, ten najwyżej. Dopiero i wtedy jak ten najwyżej coś musi wymyślić i ona mówi tak. Panie Rafale, prezes kazał powiedzieć, że. Albo To jest albo. ta odpowiedź, nie? No i wtedy by Rafcio znowu zapytał, no fajnie, ale dodała pani temu sens, sama to zbadała, czy tylko jest pani przekaźnikiem? No nie? No i to by co powiedziała, że nie. No właśnie po to poszłam do prezesa, żeby otrzymać odpowiedź, ale ja się tym nie zajmuję. To jest już sprawa prezesa. Widzisz, ona się już odcina od tej źródła informacji, czyli nie jest ciekawska. No, bo jakby była ciekawska, to by i by była podobna do mnie, to jakbym poszedł do takiego prezesa, miałbym takiego prezesa, to powiedziałbym, proszę mu tak nie odpowiadać. To nie jest prawidłowa odpowiedź, panie prezesie. Na pewno pan jest pewny, że mam to odpowiedzieć w pana imieniu? Co pan do mnie mówi takie rzeczy? Na pewno pan to rozpoznał, panie prezesie, tym razem. Bo ja to przekażę, proszę bardzo. Niech to będzie. I wtedy ona mówi tak, że prezes kazał powiedzieć tak, ale ja mam inne zdanie. Ja też mam inne zdanie. O, co robimy z prezesem? No właśnie, no to fajnie, zastanówmy się, bo chce pani mieć mądrego prezesa? Ja też. No to oboje chcemy, dobra. No to trzeba co zrobić? Przeszkolić go, nie wiem, coś. Widzisz. No, a efekt by był taki, że jak ja bym był tam w tym sekretariacie, no to jakbym No. zaczął zadawać takie pytania lub inne, to ja bym szybko stracił pracę koło prezesa. Ja bym się nie. I teraz widzisz, że prezesowi są potrzebne pewne osoby, a pewne osoby wyklucza pewnych rzeczy. A że raczej tego się nie robi, nie wyklucza się, bo to jest ta hierarchia i nie ma dziwnych pytań, to raczej on się utrzymuje w tym samym takim stagnacji tej wiedzy. Jemu nikt nie dosyła wiedzy, z nim nikt nie rozmawia. To on ma być tym, wiesz, dostawcą informacji. Czyli ty w roli pracownika urzędu prezes by zyskał tylko na tym. Jeżeli ja bym nie stracił pracy. Jeżeli na przykład byłbym tam. Popatrz, a teraz jeżeli ja tam jestem na przykład taką powiedzmy panią Moniką, ale mam plecy. Rozumiesz, plecy mam. Jestem zatrudniony, bo muszę tam być.
Partyjnie, wystarczy, partyjnie. Tak. I Znam jak to teraz trzeba. No. widzisz, i teraz popatrz, że taki partyjny, zobacz, taki, jak ja bym był taki partyjny, znaczy, no, miał tą moc, czyli prezes by wiedział, że mi nie wolno zrobić krzywdy. No to co on by zrobił? No coś musiałby wymyślić. Musiałby się mnie w jakiś sposób pozbyć. Przesunąłby mnie na inne zadanie, lub też dałby mi wyższe stanowisko, w pewnym sensie, no nie? Wiesz, słuchaj, mam do ciebie taką propozycję, bo jest takie fajne stanowisko. Może tutaj byś się spełnił, co? No, no widzisz? Bo nie mogę być odrzucony. Dlatego widzisz, ci wszyscy dyrektorzy i tak dalej, to oni tu się nie sprawdzają, ale nie można go usunąć, bo zasada, że się nie usuwamy, to się przesuwało ich na te wszystkie inne. Dlatego oni tak krążyli z tą niewiedzą, słuchaj, decydując. To jest koszmar, słuchaj. To jest szaleństwo. Choroba. Umysł, szaleństwo. Ale co, fajny materiał był, Zajebisty. faktycznie. No, Zajebisty, mówię powiem ci, ci. mówię ci. Zajebisty. Ekscytujący. Ej, to pani Monika, która mówi, słuchała, to już mówię. No, więc jakbym był panią Moniką. Z dedykacją, specjalną dedykacją dla Dedykacją, pani tak, dla pani Moniki. Moniki, bo ja ich lubię. Naprawdę ja ich lubię. Ja wiem, no przecież to Wiesz co, czuć, ja naprawdę doświadczam tego, że ja ich lubię. To jest aż, no. no, kiedyś to może i było niepojęte, że jak można lubić takich oprawców, czy nazwijmy to. No tak specjalnie chciałem powiedzieć maksimum, nie? Bo to są tacy oprawcy, sędzia, to tam cię ma w nosie przecież. Bo on jest podparty filarem. On się trzyma filara. Filar ważniejszy, ustawa ważniejsza od człowieka. To jest taka zasada. No. Czyli on jest. Nad nim jest znowu jakaś wiedza, której się musi trzymać. Taki prezes, to jest taki milczący prezes nad nim. I że ten prezes, jak on nie zrobi tak, to ten prezes może mieć kłopoty. Wprowadzić siebie w stan, widzisz, Taka szopa z niekomfortowy. misia. No, więc Dół warto. dołu, a prezesa nie widać. Ale dociera do prezesa. No i widzisz, dlatego widzisz, że jeżeli się jest na takich stanowiskach i jedyne przed sobą co się ma, to pisma, więc oni będą, i to widać już, też to widać, oni będą się podkładać tymi pismami. To nie ja, to pismo. No. Ja mówię jak to pismo, proszę pana, tu jest napisane. No. No Dlatego ja, to właśnie tak. ostatnio, nie wiem, tam gdzieś słyszałem narrację, że pandemia. A to pandemia jest wynikiem wzrostu inflacji. Nie zobacz, wszyscy mówią pandemia, pandemia, bo jest stan pandemii. A zapytaj kogokolwiek, co to jest w ogóle, czy on w ogóle popatrzył do słowniczka sobie, co to jest pandemia. Książkę może jakąś by czytał o pandemii. Jakąś powieść na przykład z tamtych czasów, bo niektórzy, były takie przecież historyjki, nie? Jak była dżuma. O, dżuma. Oho! Kamusa. No, to jest pięknie, emocjonalnie opisane, w jaki Tak. sposób, co ludzie przeżywają, bo to jest ważne, co ludzie przeżywają, gdzie jest pandemia, a u nas co ludzie przeżywają pandemię. Taki człowiek na dwa sposoby, albo wmówią mu, że to umiera i umiera, to jest takie myślenie, czyli sprowadzi się w dół i myśli, że umiera, a ci drudzy mają to w nosie na przykład, albo wiedzą, że to jest fake. No, że to jest cel, no. I przeróżnie cała gama pomiędzy. I nic, nikt nie może z tym zrobić, bo jak ci powiedzą, że jest pandemia, no to potem ty chcąc, nie chcąc czuć się dobrze, to musisz chodzić tym, nie? No ja też założyłem tam maskę, bo mówię, to jest przecież narzędzie, ja już to traktuję fajnie. No, jak nie założę maski, to nie wejdę, a mi zależało akurat, żeby mieć materiał z wnętrza. Nie widziałeś tego materiału jeszcze, wyrzucili mnie. Słuchaj. Popatrz, ile znasz przypadków, żeby ci policjant zabrał twój sprzęt nagrywający i wyłączył? No, ja osobiście żadnego. No to obejrzysz sobie. No. Wszystko mi powyłączali, nawet baterie, nie wiedzieli jak wyłączyć, to baterie przy mnie wyciągali. Ja mówię, zostaw to chłopie, nie wyłączaj, mówię, to jest ten materiał dowodowy. Co nie przemówił, on się musiał odciąć, żebym ja przestał, widzisz, no. Widzisz? Dlatego ludzi się dawniej zabijało jeszcze. Ja bym kiedyś dawniej to jeszcze bym był spałowany. No, dlatego wiesz, dlatego jest ten przekaz, żeby wszystko nagrywać, nie?
Właśnie dlatego, no. I ważniej, tu jest tak, że jeżeli każdy by poszedł w takie ślady, nagrywał, i to my No. robimy, bo my pokazujemy No ludziom, my mówimy tak, że tak, właśnie o to ja chodzi. jestem w pewnym sensie bezsilny, bez mocy na to, co mnie spotyka, ale wy się popatrzcie na to, że jeżeli dalej będziecie podlegli temu, to ja sam, widzisz, nie czuję na tyle siły, tak ktoś może powiedzieć, żeby coś z tym zrobić dalej w kierunku pozytywnym. Więc popatrzcie sobie na mój przykład, że każdy może być takim przykładem. Każdy może to doświadczyć. Chcecie tego, czy nie chcecie? No. Więc jeden idzie przez stronę walki, on nigdy nie założy. Nie zobaczycie mnie w ogóle w masce. Taki jestem. Tak. Właśnie. Antysystemowy, można powiedzieć. A ja mówię tak, nie chodzę w masce, bo nie chodzę. Ja skoro zauważyłem, że jak jestem pozytywny, to mnie nikt nie zaczepia. Dociera do takiego punktu, że oni już, widzisz, to jest tak, dociera do takiego punktu, do tych drzwi, ale mi zależy, żeby być za drzwiami. No to ja mogę albo tutaj robić tak i w końcu i tak wyjść, albo po prostu założyć i przejść. Albo a ja zrobiłem tak, że wchodziłem, pogadałem sobie o maseczce, bo wiedziałem, że założę, bo wiedziałem, że i tak tam wejdę, tylko sobie chciałem jeszcze pogadać o maseczce przy drzwiach, żeby sobie tam materiał zrobić, zobaczyć, pokazać i tak dalej. No i wszedłem. Wszedłem i potem się okazało, że wezwano policję, bo się awanturuje. Ty? No. Znaczy oni, widzisz, to jest ich. A najlepsze Widzisz, jest coś to, że takiego. zgłosiła to osoba, ochroniarz, który tego wcale nie widział. To jest fenomen, słuchaj. On tam nie wszedł, on nie chciał tam wejść, bo by go teraz zaczepił, to wiedział. Ja stałem z dwoma kobietami w pustym pomieszczeniu. Najpierw przed ochroniarz, bo one wezwały ochronę. Bo ja tu przyszedłem, nie, ja mówię, dzień dobry, jestem interesantem, czy mogę coś załatwić w tym temacie, nie? Proszę mnie traktować jako interesanta. No i w pewnym momencie po tej rozmowie, wiesz jaka ta rozmowa była, możesz sobie, no. A to już jest wrzucone, Nie, tak? jeszcze jest, nie, jeszcze nie jest zmontowane do końca. No i w pewnym momencie weszła ochrona i wszedł ochroniarz, wiesz, doszedł, co się dzieje. Ja mówię, chwileczkę, mówię, zanim pan przystąpi do tego, to proszę się przyjrzeć. Czy w ogóle pan był wezwany w tym sensie sensownie przez te panie? No. Niech się pan przyjrzy tej sytuacji, proszę bardzo, jeżeli pan uważa, że coś jest nie tak, że potrzebna jest tu ochrona, to niech sobie pan zareaguje, a jak nie, to tam są drzwi, nie? To rób sobie pan swoje, bo tu jest w porządku. No to on się wycofał, więcej chyba nie przyszedł z tego, co ten, bo ja byłem obrócony w stronę i w trakcie tego, jak on wyszedł, to chyba musiał złożyć relację temu pierwszemu, co stał przy drzwiach, i ten właśnie zadzwonił na policję, i potem przyszła policja. Oni już byli, i zobacz, i ta policja już była gotowa na kogo? Awanturnika w sądzie. A tak naprawdę konkretnie nie wiedziałem. Do końca zobaczysz, że do końca nie wiedzieli, co z tym zrobić. No nie potrafili mi tego zdefiniować, po co przyszli, kim jestem. A musieli podjąć działanie. Cokolwiek, bo policja nie jest taka, że co się tutaj dzieje? Wszystko w porządku? Przypatrzymy się, jak robicie. Ja mówię, przypatrzcie się też policjantów. No to, przypatrzcie się, ale znowu dałem się wkręcić w rozmowę, widzisz, z policjantami. No i potem zamiast z tymi urzędnikami, to ja rozmawiałem z policjantami, a to już było od słowa do słowa i widzisz, i dla nich to była niełatwość się wycofać z tej sytuacji, bo już to oskarżenie padło, to wezwanie jest. Dlatego oni muszą coś z tym zrobić, czyli muszą wyegzekwować, czyli no poszło o to, o podanie imienia, nazwiska, i w pewnym momencie oni mnie chwycili, wiesz, i wyciągnęli, jeszcze wsadzili do samochodu, i że widzieli, że to się nagrywa, bo kamerę miałem cały czas, nie? No O, to ten, proszę. no to widzisz, to powyłączali wszystko, jeszcze chcieli pousuwać, i to się wszystko nagrało. A potem on mi powiedział, mówię, może jakieś słowo się na koniec, bo ja już mi wypuścili z tego wszystkiego. Może jakieś słowo się należy, co? W porządku było wszystko, panie policjancie. A on do mnie mówi taką prawdę. Wszystko było zgodnie z prawem, proszę pana. Do widzenia panu, wszystko było dobrze. Kapitalne.
Happy end. A najlepsze jeszcze, bo to ja ci tak opowiadam trochę tak, żebyś potem to widział. Najlepsze, że No. no, część się nagrało oczywiście, ale część się nie nagrało, bo siedziałem powiedzmy ileś tam minut, trudno powiedzieć, może 20, 30 w tym aucie. Skuty z kajdankami, słuchaj, z tyłu. I wiesz, no i siedzę i nic nie robię, no, gadam z nimi i to nie są jakieś czynności, żeby mi coś wypytywać. Po prostu takie, wiesz, no, coś się dzieje, tak, z nimi. Siedzimy, czekamy. Oni podejmują czynności i siedzimy i czekamy. I jeżeli już kończyli te czynności i już mi oddawali te rzeczy, no to ja tak, wiesz, no biorę te rzeczy, biorę, biorę. A oni, wiesz, żeby się jeszcze uwolnić ode mnie, to jeszcze proszę szybko zabierać te rzeczy, bo my nie mamy czasu, bo jesteśmy wezwani na interwencję, czy jesteśmy potrzebni, to coś takiego. Społeczeństwo nas potrzebuje. Proszę szybko. A ja mówię, chwila, wyspieszy się panu gdzieś. Tak, bardzo nam się spieszy, bo my. Czyli spieprzaj jak najszybciej. Czyli odejdź od nas, czyli oni się chcieli jak najszybciej uwolnić. Już mieli dość, bo się zaczęło nagrywać znowu, widzisz, końcówkę znowu mam nagraną. Więc mam nagrany początek, koniec ten, to co w samochodzie i końcówka została nagrana. No i wtedy nagle jeszcze mi, słuchaj, jeszcze co mi powiedział? Bo użyję przymusu bezpośredniego. Ponownie, odejdź pan stąd, bo użyję przymusu bezpośredniego. Panie, przecież pan raz użył. Natychmiast, bo ja miałem natychmiast opuścić jego miejsce pracy, bo mu przeszkadzam w pracy, naprawdę. Źródło uznało, teraz odchodzisz, pyk. A, i wszystko było w porządku i pójdę sobie, idę sobie do komendanta, widzisz? W poniedziałek pójdę sobie do komendanta, zobaczę, widzisz, bo ja ich badam, zobaczę, co zrobią. I teraz komendant zrobi na dwa sposoby. Albo się tym zainteresuje, albo się zainteresuje, żebym, no... No, żeby to ucichło w jakiś sposób. Albo po prostu powie, zrób pan z tym, co chcesz. Proszę, chce pan donieść, jasne, nie ma sprawy. Chce pan wyrzucić dwóch policjantów, proszę bardzo, oczywiście. Ja jestem, pomogę panu ich wyrzucić. Pomogę panu dostać odszkodowanie nawet, bo to tak. My to zrobiliśmy panu, w porządku. A teraz pomogę, nie, odszkodowania tu. O, tu nie było żadnej szkody, proszę pana. Policjanci wykonywali swoje powierzone zadania. To pan był agresywny, proszę pana. Pan. Więc to będzie odbicie piłki. No. Więc widzisz, kolejny temat. I jeżeli będę miał takie kilka tematów, ja to pokażę społeczności i to będzie omawiane i to wtedy widzisz, nawet z samego takiego omawiania ludzie się uczą. Uczą się patrzeć się inaczej niż patrzeć z innej perspektywy na to samo. I potem się może zastanowić, czy tego chce, czy nie chce. Kończymy? Tak jest, zdrowie. No właśnie. Właśnie. To co? Podziękował się. Materiał masz do oglądania. Tak. I refleksję masz do czytania. I zadanie bojowe rozpoznać ten nawyk. Żeby to było już twoje. Żeby to już kartki nie potrzebowało. Widzisz, cała zagadka polega na tym, żeby kartki nie potrzebowało. Dobra? Mamy to? Fajnie. Dzięki bardzo. Ma to sens? Ma to sens? No Właśnie. jest. Będziesz dobrym tym. Będziesz dobrym nauczycielem. Dobra, No bo trzymaj inaczej się. by mnie tu nie było, stary. Pamiętaj, doceń to. Doceń siebie. Tak jest. Na razie. Hej. Tak jest.